zdziwiony miło i pozytywnie. Proszę Państwa, dzisiaj mamy specjalnego gościa. Kurde, zawsze mówię specjalny gość i w ogóle buchnąłem to z jakiegoś programu amerykańskiego, w którym zaczynają, taki jest chyba Breakfast Morning, taki rapowy program, gdzie zapraszają ludzi, mówią, mamy specjalnego gościa, a dzisiaj naprawdę mamy specjalnego gościa. Legenda polskiego rocka. Witam. Witam. Lady Punk, Panasewicz, no w ogóle... co tu przedstawiać. Kurde, zastanawiałem się, bo teraz jechałem i wziąłem kawę po drodze i sobie pomyślałem, jaką kawę powinienem kupić i sobie tak pomyślałem, tak, no kurde, dla rockowca czarną, kurde. A potem sobie pomyślałem, pieprzyć te, kurde, standardy. Nie, kupiłeś młodzieżową, latę kupiłem. To tak jak mówią, że jak kiedyś się zastanawiałem, ktoś mi powiedział, że wiesz, że jak ja mówię, kiedy ci młodzi ludzie, tacy bardzo młodzi, nie, 18, zaczną wreszcie szczere takie dopierdzielać teksty, wiesz, o tym, co naprawdę się dzieje, co jest szczere, czasami bezczelne, ale co jest, nie? Żeby no tak. O tym, kiedy oni zaczną o tym mówić? A ktoś mówi, no zaczną jak wyłączą Wi-Fi i nie będzie kafe latte. Wtedy ich to wkurzy i po prostu, wiesz, to tak to wygląda, nie? Ale to oczywiście żart, ale... Kawkę, słuchaj, ja nie piłem nigdy kawy, tak ostatnimi laty zacząłem pić, trochę więcej piłem w czasie pandemii, bo nie było co robić, więc zrobię sobie kawkę, nie, a tego, okay. Ale tak nie piłem, a jak piłem to chyba dawno temu i rzeczywiście czarną, to prawda. No bo właśnie byłem ciekawy... Jak to jest, jak takimi pewnymi stereotypami obrasta dana sytuacja, w tym przypadku zespół cały i czego my się spotykamy, bo wiesz co, to całe myślenie zrodziło mi się wczoraj, siedziałem u znajomych, wpadłem tak o 12 w nocy po podróży i oni mówią, dobra, to weź się coś napij, tego mówię, nie, słuchajcie, jutro rano mam robotę, oni, no to z kim miałeś rozmowę, mówię, z Panasewiczem, oni, stary, to jak ty w ogóle chcesz trzeźwy przyjść? To no tak. Ja tak nagle mówię, cholera jasna, zaraz, ja to tak w którymś momencie sobie potraktowałem poważnie, tutaj przygotowywałem się, no bo zawsze oczywiście można lepiej, ale starałem się podejść profesjonalnie, pojechać, wrócić, wyspać się, ja mówię, kurde, przecież ja tu spotykam się z królem rock'n'rolla, może ja go w ogóle obrażę moją postawą taką. Nie, no coś ty, to oczywiście to są stereotypy. Typy, nie? Bo to gdzieś się utarło i my niespecjalnie to wymazujemy, nie? Z pamięci. To jest w pamięci oczywiście w tym wieku, w którym jesteśmy w tej chwili i ile lat gramy, to prawda jest taka, że gdybyśmy, wiesz, kirali wódę i, wiesz, jarali i tak dalej, to byśmy, nas by już nie było. Po prostu, wiesz, ta ilość, te możliwości przez tyle lat, wiesz, że właściwie pojawiasz się gdzieś na jakiejś imprezie czy coś takiego, to jest wszystko. Więc po prostu byśmy umarli. Więc w pewnym momencie trzeba było powiedzieć, ej, halo, albo gramy, albo się bawimy dalej i tak dalej. Więc oczywiście się bawimy w miarę naszych możliwości. To nigdy nie był, wiesz, Lady Punk to nigdy nie był grzeczny zespół. Nigdy. I jak teraz bym mówił, że na przykład nie, to była przesada, bo dziennikarze pisali, bo coś tam, to byłoby nieprawdą, dlatego że po prostu ten zespół zawsze miewał przypadki różne, gorsze, lepsze. Jak życie, taki zespół. No, tacy byliśmy od samego początku. Nikt nikomu, wiesz, nie kazał być takim, owakim. Nie był ułożony w jakimś pomyśle takim, że będą grzeczni albo będą chuliganami. Albo będą wzbudzali jakieś emocje skandalami, wiesz, laski, wóda, narkotyki i tak dalej. Bo to się działo samo, wiesz, raz częściej, raz mniej, ale umówmy się, mieliśmy po 20 lat, wiesz, jak zaczynaliśmy grać, tam 22, 1, 19, ktoś tego, no to co mieliśmy robić? I jeszcze na dodatek była komuna, więc wiesz, niespecjalnie
przestrzeń, że gdzieś polecisz, że coś, że zarobisz kasę i możesz na coś wydać. Niespecjalnie to było, więc po prostu najważniejsze było to, żeby fajnie grać, grać dużo koncertów, spotykać fajnych ludzi. No i się bawić, tak było. No i teraz myślę, że powinno być tak samo. No ktoś jest, to na tym to polega. No, no to jest rock and roll do jasnej cholery. Wiesz, no. Poza tym to był zespół taki, i te teksty, i towarzystwo, w które wiesz, mega popularna kapela, tam początek lat 80. i tak dalej, później całe lata 80. To się też, tak jak już wcześniej mówiłem, wiesz, to się jakby zbierało też z poznawaniem ludzi, a to byli różni ludzie, nie trafiasz, wiesz, nie wiesz, kto to jest. No i wiesz, różne dziwne przez to sytuacje się jakby zdarzały. No a prasa, no i tak się cieszymy, wiesz, bo w tamtych latach, takich 80., 90., gdyby, wiesz, był internet taki, jak jest, gdyby w ogóle był, nie? I tego, no to byłoby ho, ho, ho. Natomiast wiele rzeczy nam się gdzieś upiekło, a wiele nie. Więc tak sobie, wiesz, funkcjonujemy. Słuchaj, wiesz co, no ja pamiętam taką jedną rzecz jeszcze z końcówki mojego dzieciństwa, gdzie wy, wieście, mieli występ na tym, na jakimś Dniu Dziecka. A, we Wrocławiu. I właśnie nie pamiętam, czy to ty, czy ktoś z was Janek. Obnażył tam w ogóle. Znaczy, wiesz, to była akcja dość nieprzyjemna, w sumie, nie? Natomiast ja jakby pamiętam, wiesz, choć to tyle lat temu, nie? 85 rok, czy 6, jakoś 6 chyba. My pojechaliśmy do Japonii, zaprosili nas na taki Tokyo Music Festival. Tam fajnie wypadliśmy, zagraliśmy ze dwa numery, mnóstwo jakichś takich światowych gwiazd wtedy. Uh-huh. Wiesz, Miami Sound Machine, wiesz, jakieś takie kurde... Niektóre znane, ale też prowadzący, wiesz, aktorzy jacyś, wiesz, sportowcy, jakiś taki show Japończycy zrobili. I nas tam zaprosili, graliśmy tam dwa numery chyba. Janek dostał nawet jakąś nagrodę jako kompozytor tam, wiesz, także spoko i fajna jakaś kasa była za to. No i jak wróciliśmy do Polski, oczywiście gazety zaczęły pisać, że a sukces w Japonii, zajebiście, wszystko się zgadza, nie? No ale tu, to było jakoś tak właśnie wiosną. Nie wiem, kwiecień, maj, nie pamiętam, kiedy tam byliśmy w tej Japonii. No i zaraz był ten Dzień Dziecka. Mieliśmy grać w jakimś takim programie we Wrocławiu. I pamiętam, że już w podróży... Aha, się dowiedzieliśmy, że to jest program, gdzie gra się z playbacku, że nie śpiewamy, nie gramy. Po prostu jest program telewizyjny, duże show. I tak ma być. I to jest z playbacku, nie? Że to jest z playbacku. Ja mówię, kurde, no to z playbacku, no to chyba sobie poradzimy, wiesz. I wiem, że tam było trochę, wiesz, coś popiliśmy, przyjechaliśmy na ten koncert tam do Wrocławia, nic nie zapowiadało i w pewnym momencie jakieś bluzgi poszły, bo ta cała akcja miała, ta scena była na środku, na murawie, nie? Uh-huh. A ludzie mogli siedzieć tylko na Stadionie Olimpijskim, tylko na tych trybunach dookoła, aha, nie przychodzili pod scenę, więc nasza odległość od wiesz, publiki to było... Była spora. To była spora, ze 200 metrów, 150, jakoś tak. No więc wiesz, i nagle Janek tam stał na tej scenie i słyszał, on wiesz, jest z Wrocławia, przeczulony trochę, jakieś tam bluzgi szły w jego kierunku, no bo wiesz... Ludzie, ludzie różnie reagują, sukces i tak dalej. I on tam wyszedł do tych ludzi, a my zostaliśmy na scenie, wiesz, jak stoimy i gramy, wiesz, znaczy gramy. Gramy na sucho, że tak powiem. A on poszedł w ten tłum, tam do tych ludzi i tam i nikt z nas nie widział tej akcji, nie? Dopiero później w gazetach zobaczyliśmy. Tam jakiś był fotograf, zrobił mu zdjęcie i zaczęły się tymi, wiesz, to, a tymi to możesz, wiesz, ty skoczysz mi, wiesz, rozmowy, ten mu laskę, wiesz, takie rozmowy. I to była taka akcja, a my w ogóle spokojnie na tej scenie mówimy, o co tam, ale patrzymy, że jest policji po prostu tyle, milicji wtedy. Tyle i prowadzą naszego kolegę, basista Kapiszon zostawił ten bas, mówi, trzeba Janka ratować, ruszył w ten tłum z tą policją, no i go tam zwinęli wtedy, nie, i się okazało później zdjęcia następnego dnia, że tu sukces, a tu, wiesz, no i to tak było, ale tak naprawdę, no to nasza cała taka
kariera to może nie to słowo, ale taka nasza przygoda z tą muzyką i z życiem w Polsce polegała na wzlotach i upadkach. No, były dobre rzeczy, fajne piosenki, świetne koncerty, ale zdarzały się też, wiesz, no, wtopy i to poważne, także no, nawet nic na to nie zrobimy. Ja zresztą bym tego... Tacy jesteśmy, no Boże mój, albo ktoś to łyka, ktoś nie, komuś nie pasuje, to ma to gdzieś, nie? A jak komuś to odpowiada, to jest okej. No. Słuchaj, a wkurza cię trochę taka na przykład etykietka, a może nie wkurza, a może jest właśnie wręcz odwrotnie, że polskie Rolling Stones? Znaczy, nie wkurza, bo to wiesz, akurat co ma wkurzać, jak, ja myślę, że to... Znaczy ja powiem, co ma wkurzać, bo mnie na przykład wkurza jedno w ogóle określenie polskie potem, coś. I tak, i potem kurwa następuje... Polski jakiś, Messi, polski tak. Tak, polski, te sraki, że my musimy zawsze szukać tego odzwierciedlenia, że to my to tam tak coś tam. No to gdzieś. Jakiś kompleks taki, a, wiesz, to jest... Tak, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o was, no cholera jasna, no nawet wizualnie jesteście podobni do... No, ale wiesz, no ja ci coś powiem, trochę tak... Trochę te, wiesz, też instrumenty, wiesz, wokalista z przodu, instrumenty, no tak, gitarzyści, no. to się kojarzy, ale też się kojarzy też, co jest fantastyczne, z długowiecznością stoi, tak. To już grają nie wiadomo ile, ja nawet nie wiem, 50 lat chyba. No i są cały czas super, no, grają swoją muzykę, nagrywają płyty, nie jest to jakaś muzyka, wiesz, bardzo odkrywcza, pewnie tak w stosunku do nas ktoś powie. My swoje rzeczy tak naprawdę odkryliśmy, wiesz, sound, brzmienie wokalisty, sposób gry gitary, kompozycje i tak dalej. Nawet jakbyś, nie wiem, jakich instrumentów użył teraz, albo tak jak nagrywaliśmy 40 lat temu, to charakter tej kapeli, wiesz, pozostanie, bo to jest w duszy, nie? To masz po prostu i brzmienia takie, każdy od razu rozpoznaje i to powinno być ważne, żeby wiesz, żeby ludzie zwracali, że są rozpoznawalni. Wielu artystów na świecie jest takich, ale to w różnych gatunkach, raperów, bluesmenów, którzy całe życie walczą o to, żeby być rozpoznawalnym w tym sensie swojego charakteru, nie? Że od razu słyszysz, aha, taki beat, taki pierwszy parę słów leci i już wiesz, kto takie rzeczy mówi. Więc wielu ludzi o to walczy i to jest okej, według mnie. No, z nami może to być różne porównanie. No, Rolling Stones też święci nie byli, nie są. Też mieli różne przygody i najróżniejsze. Długowieczność, no i taka witalność, wiesz, na scenie. My lubimy grać koncerty, bo to jest witalne, takie radosne. My się dobrze czujemy z ludźmi, wiesz, między sobą też, wiesz, co jest, co... Człowiek przychodzi na koncert, patrzy, że a, widać, że się bawią, że dobrze się czują. Że sam im się podoba ta muzyka. To wchodzi, bo jak widzą, że goście się bawią sobą, no to o to chodzi. No. No tak. A wiesz co, a tutaj jedną ciekawą rzecz zauważyłeś, a... Kurde, ja nie wiem do końca, jak na to patrzeć, wiesz co, na tak zwany sound kapeli, no nie? No. Bo powiem ci, szczególnie w rapie są takie, albo czasami zespoły, albo na przykład wykonawcy, i ja na swój sposób cholernie to podziwiam, że oni się potrafią upierdolić swojego brzmienia i rezają to no, dwie dekady, no teraz są już tacy, co robią to ze trzy i po prostu, to jest ich brzmienie i koniec. A to strasznie ważne, wiesz, bo to na całym świecie tak jest. Ludzie walczą o swoją rozpoznawalność brzmieniową, stylistyczną. To jest okej, to charakteryzuje fajnych no, postaci, na które później kupujesz bilet, płytę, nie wiem, idziesz na... Tak, ale też jest czasami coś takiego na przykład się znajdzie, że jednak na przykład zespół porusza się między... że nowa płyta jest w jakiś sposób nawet mocno inna od poprzedniej. No, nie wiem, na przykład Beastie Boys był no takim zespołem. Pierwsza płyta, to znaczy tam oprócz ich punk rockowych rzeczy, ale pierwsza płyta to był rap z rockiem i tyle, dziękuję, do widzenia. Nagle wyskoczył Paul's Boutique, który był płytą funkową tak naprawdę, a potem było Check Your Head, które było jakieś schizowo-funkowe, nie wiem jak to tam do końca określić, ale co chciałem powiedzieć, że na końcu Beastie Boys ma swój sound. No ma, absolutnie. Ale zmieniali go. Ale to zobacz, jakbyś zobaczył
Run DMC na przykład, nie? To ja w tej chwili usłyszę i mówię, to oni, bo to coś takiego jest, ten beat, to wiesz, nie muszę, bo niektórzy się sugerują ich wyglądem, wiesz, i sobie kojarzą, a Run DMC to chodzą w Adidasach takich krótkich, bezsznurowanych. Tak, i tak. Ale oni mają też sound swój, wiesz, swoją poetykę, to jest strasznie ważne, no i tak, to jest, to na to się, wielu ludzi, wiesz, bo to oczywiście piosenki, płyty mogą się zmieniać, ale charakter twój, nie? Że od razu jesteś rozpoznawalny, że to on gra, to jest strasznie ważne. To o to się walczy w ogóle. Bo wiesz co, ja tak sobie zahaczyłem o te całe te Rolling Stonesów, ale tak naprawdę chodziło mi o coś innego. Nawet no to porównanie to tam porównaniem, ale kurde, na ile byście mieli szansę zrobić karierę ogólnoświatową, bo w mojej opinii mieliście. Dla mnie, kurna, no to była taka kapela, jakby coś miałbym przedstawić z Polski w tym zakresie muzyki. Fucking shit. Tak też, kurwa, wiesz, Lady Punk. Słuchaj, myśmy grali koncert w Poznaniu, pamiętam, i przyjechali tacy ludzie z MCA Records, ale z Londynu, nie? Aha. Z Londynu i oni się, tam grał wtedy Grzesiek Ciechowski, czyli Republika, TSA i tak dalej, i oni też nas wybrali i jakby pierwsi byliśmy do takiej promocji, żeby nas pokazać, ale to historia taka, dlatego, że wiesz, wtedy akurat ten berliński mur, później wiesz, już się działo, wiesz, w Polsce zadyma była, więc dla nich taki ktoś jak Lady Punk z Polski, to było takie, nie tylko im chodziło, że fajnie grają albo coś się fajnie zachowują na scenie, ale że oni są symbolem takich przemian w Europie, nie? Że no tak, ludzie w Ameryce, no na Zachodzie nie wiedzieli, wschodni blok, jak ten wschodni blok wygląda, co oni grają, a tu nagle kapela, która umie grać na instrumentach, coś tam fajnego śpiewa, no to okej, nie? I oni nas wzięli i oczywiście szansa była dobra, duża, tylko wiesz co, no my nie byliśmy w tamtych czasach, chyba tak mi się wydaje, po latach jak na to patrzę, zupełnie na to przygotowani. Słaby angielski, wiesz, wszyscy słabo gadaliśmy, tam się chodziliśmy, jak się dowiedzieliśmy dopiero, nikt się tym nie zajmował, nikt się nie przejmował, w szkołach nie uczyli, bo tak rosyjskiego na przykład, jak ja się wychowywałem. No przecież, a ja to co miałem? No, to samo. I wiesz co, ale wiesz co, i my tam, jak się dowiedzieliśmy, że jest taka szansa, że pojedziemy, to natychmiast wzięliśmy tam jakichś nauczycieli, wiesz, żeby chodzić. Chodziliśmy po 4 razy w tygodniu na ten angielski. Trochę tam, wiesz, żeby ogarniać, przez ten miesiąc, 2 miesiące coś tam łyknęliśmy, ale to bzdura kompletna, żeby się później swobodnie wypowiadać i tak dalej. I to był jeden z takich rzeczy, że ograniczników, że nie czuliśmy się pewnie. Druga rzecz to jest trochę taka polskość nasza, dlatego że my tu mieliśmy wszystko, mega popularny zespół, w sumie świetnie funkcjonuje, fani i tak dalej, koncerty, w ogóle tak, nie ma żadnego problemu. Tymczasem przyjeżdżamy do Ameryki, o której marzymy, patrzymy, zajebiście, wszystko się zgadza. Limuzyną wiozą nas, płytę pokazują, gdzie my jesteśmy, Nowy Jork, później Los Angeles, no wiesz, dla dzieciaków, którzy nigdy nie byli za granicą, nawet do NRD czy do Czech nie jeździli. No nie, no to rozpierdol, inny świat. To w ogóle jest inny świat. Ale nagle się okazuje, że my musimy zapierdzielać do roboty, czyli pojechaliśmy na taką promocję, oni wydają nam płytę, ale każą siedzieć w biurze, wiesz, poza kilkoma promocyjnymi koncertami, gdzieś college w Bostonie, jakiś taki koncert gdzieś w Los Angeles, duży, bo to był raczej nawet nie koncert, a show, który zagraliśmy, słuchaj, w Dick Clark, to się nazywało American Bandstand, no i tam, wiesz, Los Lobos, jakieś Sheena Easton, no gwiazdy, Prince i tak dalej, wszyscy tam grali. No i to oczywiście dla nas było strasznie ważne. Zagraliśmy, bardzo się to spodobało, wszystko było ok. Tylko codziennie mieliśmy, wiesz, w studio podpisywanie płyt. Mówimy, Ameryka, w Polsce to my mamy luzik, możemy chodzić do knajp sobie, wiesz, zabawić się. A tam po prostu przez 6 tygodni zapierdzielaliśmy. Pobudka rano, tu zdjęcia, tu sesja taka. I tak przez 6 tygodni mieliśmy dosyć, wiesz. Mówimy, tam to jest do roboty nas wzięli, polska mentalność, nie? I, a to jedna rzecz, a druga rzecz, to wiesz, to już zupełnie inna. My zostawiliśmy tutaj każdy, jak nie żonę, to dziewczynę, to narzeczoną, to rodziców przede wszystkim. No tak, mamy, tatu. Czas był taki, jaki był.
wiesz, bez przerwy jakieś tam miesięcznice pod hotelami oblokowane tymi metalowymi prętami policji na ulicach, bo to wiesz, co miesiąc były strajki w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. A jaki to był rok? To był 85, czyli jeszcze w dalszym ciągu był już stan wojenny był zawieszony. Ale wiesz, obowiązywało, wiesz, że tam wychodzili ludzie protestować 13 grudnia i po prostu, wiesz, w różnych miastach i były zadymy, no i wiesz, nie wiedzieliśmy co, a poza tym, wiesz, no zespół mega popularny w Polsce jedzie do Stanów Zjednoczonych i tam ma wywiady nie wiadomo dla kogo, wiesz, wiadomo, że w tamtych czasach o co nas pytali, o Wałęsę, na przykład, nie, mówią, a czemu, widzieliście się z Wałęsą, a my mówimy, no nie, nie znamy, nie tego, nie widzieliśmy się. No dlaczego? To jest taki bohater. To, gdzie wy mieszkacie? No w Warszawie, a on w Gdańsku. No to my mówimy, to kawał drogi, gdzie my tam będziemy jechać? A oni do nas, jakie kawał drogi? Z Gdańska do Warszawy? To jest 2 godziny jazdy. To co, tyle, co my do pracy jeździmy codziennie. Więc po prostu, wiesz, jakieś takie pytania, które oczywiście wszystkie były zapisywane i natychmiast jak po powrocie, to już tam w KC mieli wszystko, co powiedzieliśmy i to, czego nie powiedzieliśmy, więc było, wiesz, grubo. No. To mnie cholernie interesuje. Jak wtedy ta inwigilacja cała przebiegała, bo ja pamiętam kiedyś taki artykuł czytałem z TSA, jak oni pisali na przykład, jak jeszcze ten, Boże, Kwachu do nich przychodził, bo to był wtedy minister cenzury, czyli kultury i sportu, no ale tak chyba można to nazwać ministerstwem cenzury, i oni się śmiali, jak on w ogóle potrafił się tam pojawić przed koncertem i im mówić, żeby czegoś nie grali, czy czuli się jakoś represjonowali? To było trochę tak, że zawsze jak miałaś zagrać, nawet w najmniejszym miasteczku, nie? Ale to było w jakimś województwie, więc żeby tam grać, musieliśmy dostać z Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, na przykład w Poznaniu, w Szczecinie, w Gdańsku, we Wrocławiu, dostać pozwolenie takie, nie? Że możemy grać. No i się zaczęło, że na przykład cenzorzy lokalni mówili, oni możecie grać oczywiście, ale nie możecie, poprosimy play tą taką set listę, nie? No właśnie. Co to za piosenki? Aha, no tego to wolelibyśmy i tam skreślali na przykład 2-3 numery, żeby tego nie grać, co dla nas kompletnie nie miało żadnego znaczenia, bo wychodziliśmy na koncert i graliśmy to, bo to było znane, ludzie, fani nasi znali, no jak mamy tego nie grać, więc mimo takich zakazów myśmy to grali, nic się tam nie działo specjalnie. To tak wyglądało, natomiast mówię o takiej cenzurze, wiesz, jak wyjazd za granicę, więc na przykład jechaliśmy do Stanów, żeby nagrać do Mniej niż Zero, to się nazywało Less Than Zero, po angielsku, nagrać klip, który... Kurwa, dlaczego Less Than Zero, a no nie tak Less Than Zero? Nie wiem. Kurwa, nawet pasuje tak, Less Than Zero. Less Than Zero, słuchaj, oni... To mogło być minus zero. Wiesz, bo oni tam, nie pamiętam jak oni to zmieniali. W każdym razie ten tekst tekstem, natomiast on był zmieniony zupełnie, nie mówił tego, co... Oni powiedzieli nam wprost, że to co wy śpiewacie, Mniej niż Zero, to na przykład w Polsce pewnie to coś znaczy, ale tu w Ameryce to nie znaczy nic. To wiesz, w ogóle o co chodzi? My nie wiemy, że tu, że mniej, jak, że matura, to znaczy, że zaliczona na 5, ale dla kogoś jesteś mniej wart i tak dalej. Nie rozumieli jakby realiów, więc było o jakiejś laszce, co wszyscy rozumieją, że ona jest mniej niż zero i tak dalej. Jakoś tak było to pozmieniane. Kto to pisał ten tekst? A to taki Anglik tłumaczył te teksty. Anglik mieszkający w Krakowie. Tom Porter. To nie był John Porter. To był Tom Wachtel, pamiętam. No. Słuchaj, no ale tam w ogóle była inna, jak pytasz o inwigilację, była jedna rzecz, która do dzisiaj nie daje mi spokoju, a mianowicie pamiętam jak w hotelu europejskim w Warszawie spotykaliśmy, czekając na, pójdziemy tam, wiesz, do Pagartu, który da nam paszporty, wiesz, służbowe na wyjazd do Ameryki. Siedzieliśmy tam parę dni, bo to jednego dnia nie dadzą, później coś tam brakuje, jakichś papierów, nieważne. W końcu dostaliśmy i się okazuje, że my jesteśmy na lotnisku, nas jest 5 plus Andrzej Mogielnicki, który pisał, był takim menadżerem, szefem artystycznym, można by powiedzieć, bo pisał teksty i tak dalej, no i on z nami leciał, a więcej nikt. I nagle na lotnisku się okazuje, że jest 4 smutnych panów, nie? No właśnie. Którzy pracują w tym pagarnie, oni z nami lecą do Ameryki. A ja mówię, no dobra, ale nie wiem, no może to jacyś przedstawiciele handlowi, może coś. Na pewno. Nie wiadomo kto, lecą.
lądujemy tam w Nowym Jorku, oni nagle znikają. Wiesz, oni są, ale tak nie pilnują nas, znikają. Dopiero jak lecimy za 3 dni do Los Angeles, to już znowu są na lotnisku i lecą z nami, a później załatwiają jakieś swoje biznesy. Jakie? Można się domyślać. W każdym razie trafiliśmy, nagrywając klip na Manhattanie do Mniej niż Zero, trafiliśmy na Zbyszka. To był facet, który zdobył wtedy Oscara, polski filmowiec, ale też operator, reżyser, zdobył Oscara za Tango, za taki krótki film. To był polski pierwszy Oscar chyba, jaki dostał na festiwalu w Los Angeles. I ciekawe, nie pamiętam tego. No to znana bardzo historia, bo no, to musisz sprawdzić. Zbigniew Rybczyński mieszka chyba w Kolonii w tej chwili. Mieszkał w Stanach, on uciekł przez Austrię, to były te czasy, początek lat 80. On zwiał z Polski. Był w obozie gdzieś w Austrii, a później trafił do Stanów. No i nagle się okazuje, że on uciekł z tym filmem, który w Polsce wyprodukował i dostaje Oscara. Po czym dostajemy wiadomość, a on jest wtedy już w Stanach mega popularny, robi Jaggerowi, robi największym gwiazdom klipy, że on nam, ponieważ jest Polakiem, to ta polska kapela, no to będzie wam łatwiej i tak dalej. No i Zbigniew Rybczyński oczywiście był takim, no wiesz, topowym kompletnie reżyserem. Miał znakomity sprzęt, studio na Manhattanie i on nas, do nas, zaprosił nas na spotkanie. Przyjechaliśmy, jakieś drineczki, wiesz, kanapeczki, siedzimy, rozmawiamy, po czym się okazuje, że on 10 pięter wyżej mieszka, ma swoje mieszkanie w tym w takim, wiesz, wielkim bloku na Manhattanie. Więc zaprasza i mówi, tu siedzimy, oglądamy, on pokazuje nam wszystkie swoje dokonania, nie, co on do tej pory robił i tak dalej. I mówi, a teraz artystów proszę ze mną do mieszkania. My, gdzie, dobra, na górę, pięterko. I ci goście tam byli, ci, co z nami lecieli. I oni też się pakują do windy. On mówi, nie panowie, ja nie pytam, w jakim celu. Ja uciekłem z tego kraju. Przed takimi jak wy. Ja was do domu nie zapraszam. I się zrobił kwas poważny, nie? No bo kurde. A co oni na to? A oni, no ale jak to? No po prostu nie zapraszam. Ja potrzebuję muzyków, tych, z którymi pracuję na planie. Mam z nimi do obgadania pewne rzeczy, które jutro, pojutrze będziemy kręcili przy klipie, będziemy nagrywali. No i wiesz... Robimy specjalne logo, fuck ZSSR. Wiesz, wtedy dopiero się okazało, że do dzisiaj myślę, kurde, co oni w tej chwili robią, kim oni byli, jak później, wiesz, zmieniła się Polska, zmieniło się wszystko, nagle zaczęły wyłazić różne sprawy, kto gdzie pracował, gdzieś donosił, gdzieś coś. Nagle tak sobie przypomniałem, fajną ekipkę mieliśmy podczas pierwszego wyjazdu. Ja byś się zdziwił teraz, kurwa, jeden z nich szef banku, drugi telefonii komórkowej, wiesz co. Bardzo możliwe, to jest bardzo możliwe. Mogą być bardzo poważni panowie. Bardzo. Wtedy już, wiesz, zwróciłem uwagę, że my tacy, wiesz, niby tam rock'n'rollowcy, nie dbaliśmy o to, jaka walizka, tam ma być jakieś parę majtek ze sobą wziąć i tyle. A ci panowie na tamte czasy, wiesz, początek lat 80., a oni mieli, wiesz, jakieś wężowe skóry, jakieś zajebiste buty, walizeczki takie, że w sklepie w Polsce nie kupiłeś, nie? Więc mówię, o jacyś dygnitarze. No i byli dygnitarze. A wiesz co, bo mnie ciekawi też taka rzecz, jak, kurde, w ogóle sam początek tego zespołu, bo ja sobie czytałem na przykład biografię właśnie Rolling Stonesów, wcześniej wspomnianych, i Keitha Richardsa dokładnie, a i potem kawałek Micka Jaggera. I tam było na przykład coś takiego, że jak oni... Też tak troszeczkę było to owiano taką nutką niedostępności do końca, że tam ktoś im ze Stanów pierwsze płyty przywoził bluesowe i tak dalej, i on miał, i on tam spotkał się z tym Keith Richards z Mickiem gdzieś tam. Jacka Berego słuchali, tam pewnie podobne książki czytaliśmy, ja też mam cały zbiór Stonesów, wiesz, i Richardsa oddzielną, Jaggera Z3 i w ogóle Stones, no tak, tak. No, a ja się zastanawiałem sobie, pamiętam wtedy, jak to czytałem, mówię, kurna, ale nasi muzycy to dopiero wtedy mieli jazdę. Bo wiesz, ja pamiętam, jak pierwszą muzykę zacząłem słuchać, to był przełom, akurat ja jestem takim dzieckiem przełomu między komuną a tym. Demokracją, nazwijmy to. Ja pamiętam, jak się jechało do Niemiec załatwić jakąś płytę. Kurwa, ja miałem na 2 płyty. To już i tak było zajebiście, że miałem na 2. Ileś osób to ode mnie w kolejce było do przegrania i wszystko. A wy jeszcze wcześniej, kurde, jak to było w ogóle? To był dramat, wiesz, to
mieli ludzie, wiesz, ja pamiętam, jak Mogiel na przykład mi opowiadał, skąd on brał pierwsze hołdy, wiesz, i tak dalej, skąd oni brali. Oni mieli, wiesz, gdzieś znajomych, koleżanka zaczęła pracować w Polskich Liniach Lotniczych na przykład i wyjeżdżała, nie, bo była koleżanką do matury razem, czy później na studiach i tak dalej. I oni, wiesz, to było tak, że każdy ktoś, a to wujka, a to ciotka gdzieś tam mieszkała, a to właśnie koleżanka, która ma możliwość latania, bo leci na przykład, nie wiem, do Londynu, tam dwa dni siedzi i wraca do Polski, więc zostawało się, dostawała kasę i kupowała, było wypisane, nie, że taką, 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 no różnymi sposobami. Ja pamiętam na Mazurach, bo ja stamtąd pochodzę, to pamiętam, że mieliśmy, wiesz, dużo ludzi z Mazur wyjechało tam w 60-tych latach i w 70-tych, na początku całe wioski w ogóle zaczęły wyjeżdżać do Niemiec, nie? Jak oni mówili, do Reichu jadą, nie? Więc tak, wyjeżdżali do Niemiec. Te całe Mazury bardzo pustoszały. I było na przykład moich wielu kolegów, koleżanek, którzy się ze mną w podstawówce uczyli, nie? Mieli niemieckie korzenie i tak dalej, właściwie mazurskie. I nagle ojciec tam, matka jej, że oni wyjeżdżają, nie? I to była podstawówka. Pamiętam, że to były też przyjaźnie, które później się rozpierdzielały, no bo wiesz, taki dzieciak, ja nie rozumiałem, jak to on jedzie do Niemiec. Jak sobie, Niemiec, przecież tu jest Polska, w ogóle o co chodzi, nie? Co prawda nikt nie zdawał sobie sprawy, jaka to jest Polska w takim wieku, mając tam 12 lat. No w każdym razie, ja tak korzystałem, że taki Franek, mój kolega, który był w Niemczech, po 3-4 latach już doroślał, wiesz, i nagle przyjeżdżał, bo mógł przyjeżdżać do Polski, miał już obywatelstwo niemieckie. Przyjeżdżał sobie na wakacje, więc Franek przywoził całe sterty, tam Deep Purple, jakieś takich, wiesz, rzeczy, Led Zeppelin, stare rzeczy. Kurczę, Stonesów starych, najróżniejsze kapele. I przywoził, Roda Stewarta pamiętam, i on to przywoził, to patrzyliśmy. To były imprezy, on po prostu się wsiadało, było jakieś wino czy wódeczka, kolegę się witało, już wszyscy mogliśmy, bo mieliśmy tam po 18 lat czy coś. I on po prostu, proszę bardzo, i to wiesz, było delektowanie się, teraz włączamy tą płytę. O kurde, jak tutaj gra taki, a tu jakiś, wiesz, a tu Grand Funk Railroad, jakieś amerykańskie kapele. No szaleństwo kompletne, i przywoził, i później tam temu koledze dał jedną, temu, wiesz, wyjeżdżał do Niemiec. A tak, jeszcze oglądanie tej okładki wszystko, ja pierdziele, kto gra. To musiała być przeżywka. Jak oni wyglądają, wiesz, jak oni wyglądają w ogóle, kurczę, jak ubrani są, wiesz, tutaj bida jak piszczy, w tych sklepach nic nie można kupić, a tu, wiesz, kapela, tak, w twoim wieku mają tyle lat, co ty, a jak wyglądają, nie? Zazdrość, cholera. No, było o co mieć tą zazdrość w tamtych czasach. Wiesz co, to ja ci powiem, że ja dokładnie moje spotkanie z muzyką było w takim razie dokładnie takie same. Mój kolega, sąsiad, który był starszy ode mnie chyba rok albo dwa, więc on był zawsze w tamtym wieku, to miało znaczenie, on był taki dla mnie guru. I on wziął i przyjechał z tego, z właśnie Reichu, bo wyemigrowali jego rodzice z nim, z jego bratem, i on przyjechał chyba po 5 latach, i on mi usiadł, i ja pamiętam dokładnie, jak ja stoję w drzwiach jego pokoju, a on siedzi w tym pokoju za biurkiem, tak mówi, wiesz, u nas to są rockersi, punkersi, rapersi, kurna, coś tam mi wymienia, a słyszałeś rap, taką muzykę, on nawet nie mówił rap, tylko rap. Ja mówię, nie, to czekaj, ja ci puszczę. I on, bach, mi to puszcza. Ja mówię, ja pierdolę. Ja całe życie czekałem, żeby to usłyszeć. I generalnie on mi zostawił parę kaset z tym, a potem nagle, kurna, przyszła wielka, pieprzona posucha, bo ja nie znałem nikogo, kogo ja mogę zapytać, żeby mi coś, w ogóle nie miałem nikogo za granicą, co by mi coś przysłał, czy coś. I Jezus Maria, jaka to była przeżywka, żeby... No to były takie czasy, wiesz, Ja się dużo dowiadywałem właśnie od Mogielnickiego, wiesz, jak oni sobie właśnie hołdys, tam jeszcze inni ludzie, którzy zakładali Perfect, to później Andrzej, wiesz, z Jankiem Borcewiczem, Lady Punk, tego, skąd oni brali tę muzykę, czego słuchali, więc to było takie właśnie, wiesz, że tu koleżanka, tu gdzieś wyjechała, wszystko to było kombinowanie, wszystko to było takie oczekiwanie, że o kurde, ktoś przywiezie nowego longa, tak się mówiło, nowego longa, czyli long playa, płytę długo gra, winyla. Jest stary. To jeszcze miało wtedy w ogóle pojęcie. To było największe święto, siadałeś, po prostu zakładałeś lepszą koszulę i słuchałeś.
A nie przeszkadza ci, że teraz dożyliśmy tych czasów, gdzie tej muzyki i w ogóle nie tylko muzyki, ja bym powiedział, no nie wiem, no sztuki, kurwa, filmów nawet, no nie, jest tak po prostu cholernie dużo, że nagle te dzieła tracą na jakiejś wartości, bo wiesz, to jest takie przydługie rozwinięcie, ale ja mam czasami coś takiego, poszliśmy z kumplami na, nie wiem, film braci Coen, zajebisty film, Boże, to było chyba, nie, w Hollywoodzie ta cała akcja, Cezar, o, Ave Cezar na przykład. Dla mnie świetny film. No i wychodzę i wszyscy, co, fajny? I tam coś, no fajny, fajny. Dla mnie taki może być. I kurwa, i całe przeżycie. I mówię, czy wyście kurwa zwariowali? No. Czy myśmy tą samą rzecz oglądali? Przez pierdolone arcydzieło. Czy ty widzieliście scenę z komuchami? Jak każdy jeden komuch grał osobną rolę, mimo że siedział tam kurna 20 metrów od kamery i prawie jego twarzy nie było widać, że on grał jak skurwysyn. Przecież to jest tak wszystko dopracowane. No tak. Ja mówię, czy wy zdajecie sobie sprawę, jaką ludzie zadali sobie w ogóle trud, żeby stworzyć takie dzieło, a wy kurwa, wasze przemyślenie, fajnie. Nie, no to jest strasznie powierzchowne, ja to zwracam na to uwagę. Ta ilość w tej chwili, z jednej strony fajnie jest, że po prostu jest dostęp i możesz sobie w parę minut znaleźć to, co cię interesuje, to jest super. Ale z drugiej strony jest jej już tak dużo, że wiesz, to musisz ogromnie dużo czasu poświęcić, jak chcesz coś, jakąś perełkę wyłowić, nie? Coś bardzo szczególnego, bo podaż jest po prostu potworna, wiesz, ileś kiedyś tam z kolegą sprawdzaliśmy, ile to trzeba mieć czasu, żeby tam ile w ogóle ile singli w Europie się ukazuje, na przykład 30 tysięcy singli jednego dnia, z każdego dnia 30, i tak wrzucasz piosenkę w tej chwili, jakiś numer, nie? Wrzucasz numer gdzieś, gdziekolwiek w internet, pyk, wrzucasz swoją nową rzecz. To ona funkcjonuje, jeżeli nie jest to wybitne dzieło, jakieś takie, że wiesz, nagle załapie, co się zdarza, ale to niekoniecznie, to po prostu za dwa dni już tego numeru nie ma, bo za dwa wchodzi nowy, nie? Tak. I tak, dobra, nawet nie zdążysz, żeby to ci gdzieś do głowy wbiło, dobrze, i już masz nowy, ktoś wrzuca, cały czas jest to, a jeszcze teraz jak była pandemia, słuchaj, no to ludzie nie, wiesz, nie grali koncertów, nie tego, więcej siedzieli w domu, więc co mieli robić, wrzucali co tylko, każdy nagrywał, każdy i po prostu, żeby coś znaleźć, to jest bardzo, bardzo trudne, naprawdę, to jest, ale z drugiej strony, wiesz, no nie można też na to narzekać, bo dobrze, że jest, nie, kiedyś nie było. No mówi się, od przybytku głowa nie boli, ale właśnie czasami może nawet nie chodzi o to, że boli, tylko chodzi o to, że... Że ludzie nie mają czasu, żeby się nad tym zastanowić, no, kurde, co dostają. Katowałem płytę, takie stwierdzenie, katowałem tą płytę. Kto dzisiaj katuje jakąś płytę? No. Albo ja na przykład rozmawiam szczególnie z młodszymi artystami, oni często mówią, wiesz co, pieprzyć już album, ja chyba już nie wydam żadnej płyty. Oni pieprzą, bo oni potem wydadzą, ale mówi, ja już teraz działam tylko z singlami. Po co mi te płyty? No tak. Były też czasy z jeszcze właśnie tak na przykład 30 lat temu, gdzie w ogóle singiel też miał inną zupełnie wartość jako winyl. No stary, tak to dalej, tak, no, wychodził jako singiel na czarnym takim winylu. No tak. I to było, ja pamiętam, mam parę w domu takich, wiesz, i to są ważne rzeczy, ale to było jakby promocją płyty całej, wiesz, a nie, że a w tej chwili jest rozmowa o singlach, to masz rację. W tej chwili ludzie, wiesz, co tam płytę, to trzeba siedzieć, to trzeba ileś numerów, jakaś koncepcja musi być, wiesz, spójność jakaś, wiesz, taka charakter tekstowy, charakter muzyczny, coś, a po co, jak mi tu w głowie mam singla, fajny numer, jadę, nie? No ale no, niestety. Z drugiej strony dla mnie jako słuchacza taki spójny album, a czasami okej, okay, może być nawet eklektyczny, ale ta eklektyczność może być jego spójnością, no, to jest taką jakąś podróżą, którą mi artysta funduje ten, jako no po prostu artysta ma taką dla mnie chwilę czegoś, co stworzył, tak. I gdzie ja mogę się zanurzyć, gdzie mogę nawet czasami znaleźć jakieś odniesienie z jednego utworu do drugiego, albo zobaczyć nawet, jak on sobie pomyślał, żeby tą tracklistę poukładać, no nie? No tak. Ale no. To wiesz co, to jest podobnie jak z książkami, no nie chcesz, jak kupuję książkę, bo wiem, że ktoś po prostu, słyszałem, że ktoś fajny, kogo lubię, napisał coś fajnego, to nie chcę przeczytać kilku fragmentów, które gdzieś na okładce znajdę, czy parę cytatów z tego, tylko chcę wiedzieć, co tam w głowie się działo tego człowieka, nie chcę, więc czytam oddechy do dechy, i tak było, wiesz, to były takie emocje, że wiesz, nową płytę wydaje tam, nie wiem, Manam,
wiesz, ja pamiętam, o, chyba tą płytę, to kurde, kolejki, wiesz, jeszcze nie było Lady Punk, oni już grali i tego, i te kolejki w sklepach, mówię, ktoś kupił, mówię, daj posłuchać, kurde, co to jest, taka świeżość, wiesz, jakiś taki rytm inny, wszystko to takie inne, zupełnie nowe, czego w ogóle w Polsce nie było, takie rockowe, trochę punk rockowe, jakieś takie, wiesz, ta kora, która taka zupełnie inna, czyli wiesz, to jak widząc, minimalny funk w tym przebijał, no. W telewizorze te wszystkie piosenkarki znane, niektóre znakomite, ale to był jakieś takie, były wsteczne dla mnie, nie? Gdzie szukałem czegoś takiego świeżego, co w ogóle zwróci uwagę. Odwaga w tekstach i tak dalej, no to było ważne. I się słuchało całości, to prawda, a w tej chwili pyk, tam singiel, jest singielek, jest okej. Okay. No, wiesz, no, ja nie narzekam, ja oczywiście jestem z tej epoki i trudno, żebym był z innej, która lubi w całości obejrzeć, co tu autor miał mi do powiedzenia, tak? I tak się wychowałem i do tej pory takie rzeczy cenię. Co też oczywiście nie jest do końca prawdą, bo są artyści, których na przykład nie przesłuchałem całej płyty, ale z singla, nie? A to nowych, o nowych artystach mówię. Wiesz, o raperach przede wszystkim, nie? Gdzie słucham, że nie wiem, Mata na przykład wrzuca taki numer i się zastanawiam, no wiesz, moje dzieciaki na przykład tam słuchają, mówią, a to jest okej, okay, ludzie w szkołach tego lubią go, o ważnych rzeczach mówi. Jak sobie posłuchałem, wiesz, tego singla jego ostatniego i tak słucham, mówię, kurde, to jest takie, to jest dla tych dzieci, dla tych chłopaków, czyli chłopaków 17, 16, 15 lat, to jest tak, jak ja bym 40 lat temu wrzucił mniej niż zero. Bo to ludzie w takim wieku słuchali, wiesz, nikt nie śpiewał o takich rzeczach. Co to ma znaczyć? Czy tam, wiesz, kryzysowa narzeczona, gdzie ona spierdzieliła? Gdzie ona w ogóle jest? Skąd ona się wzięła, że tu spierdala z Polski? To co to jest? I wiesz, i to wtedy interesowało to pokolenie moje, wiesz, bo oni szukali czegoś nowego. I teraz mnie nie dziwi, że odpowiednikiem właśnie takiego, wiesz, oddziału zamkniętego, czy tam Manamu, czy Republiki z tamtych czasów, jest w tej chwili, nie wiem, Paluch, Mata, wiesz, tam jacyś ludzie. Mnie to nie dziwi, bo to jest po prostu pokoleniowe i bardzo ważne. Ważne, żeby jeszcze docierało do tych ludzi. No i wiesz co, ważne jest też to, że ja przez ostatnie lata, nie wiem, 10-12 lat, spróbowałem słuchać nowych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek, nie? I zaczynałem słuchać, mówię, kurde, czy im tak wszystkim jest dobrze? Czy ich młodych ludzi, którzy mają po 17 lat, po 20 i widzą, co się dzieje dookoła, nic nie wkurwia? Że dla nich jest tak dobrze? I czekałem, a przecież dla nas było też niby mogło być dobrze, nie? Bo to mamy młodość, dziewczyny, wszystko, wino, jest dobrze. Tylko prawda jest taka, że działo się dookoła i reagowaliśmy na to. No i powiem ci, że już nie wierzyłem, że tak się stanie i tu nagle, i nie mówię tylko o rap music, ale mówię też, nie wiem, o kolegach, którzy grają na gitarach, nie wiem, rockowcach, czyli wiesz, o Tomku Organku mówię, o Zalewie, który świetne rzeczy pisze, naprawdę, i to są ważne teksty. To są takie rzeczy, które nagle, i tak się zastanawiam, skąd to się wzięło, że nagle się obudzili i się pojawiają bardzo naprawdę gwałtowne i bardzo szczere i takie, no, powiedziałbym, obrazoburcze wręcz teksty. I skąd to się wzięło? Ja myślę, że ludzie dorośli, że się wkurwili wreszcie. A ja myślę, że to jest na dwóch poziomach się odbywa. Jedne to jest taka jakby sinusoida muzyczna. I ja na przykład na moją, nazwijmy to, młodość, chyba przypadła sinusoida dekadencka. Czyli mój hip-hop, bo co jest śmieszne, tutaj akurat różni nas takie pokolenie, że dla ciebie już nowe, zupełne pokolenie słucha jednak oddzielnego gatunku. Oddzielnego, no ja słuchałem, wiesz, dla mnie, przepraszam, ja słuchałem, wiesz, Kalibra, nie, albo Paktofoniki i tak dalej, to było dla mnie, nie? To było dla mnie... taki czas, kiedy się zmieniała, już był inna stylistyka, nie rockowa, a właśnie rapowa,
czy jakaś hip-hopowa, i to byli ci tacy pierwsi, wiesz, Rysiek, Peja, nie? Którzy, pierwszych, których słuchałem, nie? No właśnie, a teraz masz nagle taką sytuację, gdzie tak na dobrą sprawę, na przykład dla mnie jako muzyka, nic się nie zmieniło, nie przyszli nagle kurwa z jakimiś, wiesz, nie wiem, wiertarkami, zaczęli napierdalać ścianę i ja, o kurwa, co to jest, dlaczego oni tak robią, to nie muzyka, a może jednak muzyka, zaraz słucham się w te wiertarki, no nie? Tylko nagle to było to takie płynne, dalej przyszedł rap i jeżeli dla mnie na przykład coś się zmieniło, no to zmieniły się jakby roczniki, ale gdzieś tam, ale to też nie u wszystkich, ale u dużej części artystów zelżała ta muzyka, gdzie coś, co jak myśmy byli młodzi, to my byśmy tego nawet rapem nie nazwali, bo to nie miało takiego pazura i pierdzielnięcia, ale z drugiej strony muzyka słodka, przyjemna, zawsze była. No. Była. Było disco, potem disco, które było bardzo fajne, takie funkowe, potem było disco, które strasznie, użyję tego słowa, spedalono. No tak. Wiadomo, po prostu osłabiono, nie chodzi mi, że zhomoseksualono. No i ten. Więc właściwie ta muzyka na swój sposób zawsze egzystowała, tylko nagle ona tak mi się wydawało, że ona na przykład z punktu widzenia hip-hopowca, że ona nie przystoi może do hip-hopu. Nagle się okazało, że przystoi i w sumie niech sobie będzie. Niech będzie. No to jest kwestia jakby twoje. Ja też na to patrzę, że nie dzielę muzyki, że ta może taka, tylko mam świadomość, że to jest inne narzędzia użyte, nie? Inny sposób pokazania czegoś, ważne, żeby tam coś było ważnego do przekazania. Jest jakaś informacja do mnie. Jeżeli jest do mnie informacja, to ja tego słucham i nie jest dla mnie ważne, kto użył jakich, jak powiedziałeś o wiertarkach i dlaczego, że to muzyka. Mnie nie interesuje, w jaki sposób wyrażasz, wiesz, jakich używasz narzędzi do wyrażania czegoś, co jest w serduchu, co jest dla ciebie szczere i prawdziwe, to, co cię wkurwia, to, co cię cieszy, to, co kochasz, to, czego nienawidzisz, wiesz. Jak mówisz to szczerze, to gówno mnie obchodzi, czy to jest rap, czy to jest rock, czy to jest jazz, po prostu wyraża emocje, wbija pazury w ścianę. Jak wbija, to jest w porządku, jak nie wbija, to nie jest. No i co? Twoje dzieci, rozumiem, że słuchają po prostu naturalnie rapu. Słuchają, ale słuchają różnej. Wiesz, ja pamiętam, jak zaczynały, to Quincy Jonesa, wiesz, Jacksona słuchały, ale to do dzisiaj, wiesz, lubią, wiesz, czasami jedziemy, ja mówię, Bruno, albo Julek, pamiętasz? Byłeś mały, ty słuchałeś, bo rytm, wiesz, o co chodzi, ten rytm po prostu był tak zajebisty i to do dzisiaj, zobacz, nagrania, wiesz, te Quincy Jonesa, Michaela Jacksona, czy z tamtych czasów tej muzyki, to była Quincy taka dynamika. Quincy Jones jest pieprzonym geniuszem. No po prostu takie rzeczy robił, że stary, no po prostu jak do dzisiaj to brzmi, to po prostu jest pierdolnięcie. To dzisiaj jest świeże. Świeże, to brzmi, no. Po prostu wchodzisz i ci całe ciało zaczyna się ruszać, jak usłyszysz bit, no. To jest, wiesz, to jest geniusz, no, ale to one tego słuchały, ale teraz ja na przykład jak czegoś nie wiem, kiedyś Mateo mi zaproponował jakąś tam współpracę, coś mieliśmy nagrać, ale ze 2 lata temu i doszło to do skutku i tak dalej, pogadaliśmy o różnych sprawach. I ja ci powiem, że ja mówię, słuchajcie chłopaki, będę współpracował tam coś z Mateo, jeszcze tam z młodymi chłopakami. On mówi, a z kim? No to im powiedziałem, więc oni natychmiast tego, poczekaj, to zaraz znajdę, bo tam kogoś nie wiedziały, ale Mateo, no to wiemy. Wiesz, mnie to interesuje, bo ja wiem, one dzisiaj nie przychodzą i mówią, ej, ojciec, czy tam stary, tutaj usłyszałem coś fantastycznego. One to mają w środku. Jak ja sam zapytam je, jest coś ciekawego, a posłuchaj sobie tego na przykład, nie? Bo coś jest fajnego, że im się podoba. To jest ich pokolenie, ich dojrzewanie, ich muzyka. Ja się kompletnie w to nie wtrącam. Mało tego, jeżeli któryś z nich, jeden czy drugi, czy dwóch będą chciały to robić, bo to nie jest tak, że ja, jak wielu ludzi mówi, nie, ja to bym nie chciał, bo to dzieciaki, jak coś fajnego robią, to czy im wspomagam i nie wspomagam. Ja ich nie namawiam do tego, żeby poszły w tą stronę. Ale jak, bo to jest samo, to się samo zrodzi. To się zrodzi dziś, jutro, za rok, za dwa. Ja siebie znam. Po prostu wiem, kiedy u mnie po prostu coś wskoczyło takiego, że już nic innego dookoła się nie liczyło. I liczę na to, że oni będą mieli. Jeżeli to będzie jakiś wyraz artystyczny, voilà! W miarę możliwości ojca będę mógł to wspomóc, nie? Jakoś, wiesz,
doradzić przede wszystkim, nie? Bo nie będę się wpieprzał ich wyraz artystyczny, jeżeli będą to robić. A jeśli nie, ważne, żeby byli przyswoitymi ludźmi i tyle, no. A mają przebłyski jakieś takie inklinacje muzyczne? Trudno powiedzieć. Słyszą przede wszystkim, co jest ważne, bo ja widzę i słyszę, że słyszą, wiesz, więc mają słuch, rytm, to wszystko się kompletnie zgadza. Natomiast, no i się interesują muzyką, wiedzą, co ja nagrywam, wiedzą, co się dzieje w tych młodych kapelach, gdzieś znają to. Jedne rzeczy im się podobają, inne mniej. Ja pamiętam właśnie, chyba Bruno był taki okres, że on chyba paktofonik, taki dzieciak, nie? Kiedy już tej paktofoniki dawno nie było, a on, kurde, jechał tak i to miał wtedy z 9 lat czy coś i jechał. Ja mówię, z Bruno, to są dorosłe teksty, to nie są takie, wiesz, mój tata, ale ja to rozumiem, mi to pasuje, nie? I ja pamiętam, nie wchodzę, nie biorę od niego słuchawek, co, pokaż mi, co tam jedziesz, nie? Ale wiem, że często obserwuję ich, nie? Że to robią. Zobaczymy, wiesz, ja jakby nie narzucam niczego, to się samo, we mnie, mi się też matka, ojciec, nikt mi niczego nie narzucał, po prostu w pewnym momencie zaskoczyło coś, że będę robił to, co robię do dzisiaj i już, nie wiem, myślałem kompletnie, że pójdę do takiej szkoły, a tu zostanę geodetą może, bo wtedy kolega szedł, to kolega chciałem, był moim przyjacielem, więc może zostanę... Będziemy geodezję razem studiowali. Tak, będziemy, tak, wiesz, jakieś takie rzeczy, kumpel, nie, później w piłę, grałem w piłę, na Mazurach jestem, więc tam zimne, wiesz, zimy były bardzo mroźne i tak dalej, więc lodowiska i tego, grałem w hokej, no Jezu, różne rzeczy robiłem, wszystko, żeby nie zwariować, bo to małe miasto, wiesz, przychodzi, fajnie jest latem, bo jeziora i tak dalej, ale za chwilę jest jesień i do następnego lata jest czasu i co nie zwariować, co tam można robić. No więc, wiesz, poszedłem w jakieś, no wszystko robiłem, chodziłem na próby, zacząłem podglądać starszych kolegów, którzy coś tam grali na gitarach, jakieś tego, pod klub, jakiś WSS z połem, podchodziłem, nasłuchiwałem, co się tam dzieje, nie, co, fajne rzeczy, jakieś długowłosi kolesie przyjeżdżają gdzieś z Ełku, z Giżycka, coś grają. Ja pierdzielę, co tu jest? A miałem tam, wiesz, 12-13 lat. Gdzieś to mi zakiełkowało, nie? I zacząłem tam śpiewać, zacząłem zakładać jakieś kapele i tak zostało, nie? Tak to mniej więcej. No właśnie, a słuchaj, próbowałeś kiedyś sobie policzyć, ile byście koncertów zagrali? Wiesz co? Jakiś zrobić pieprzoną średnią. Nie, coś tego już nikt nie policzy chyba, ale pewnie ktoś by chciał, to by policzył, bo to wiesz, wiadomo, ile rocznie grasz, ile nie grasz, ile odwołano, ile. No to jest w stanie ktoś policzyć, ale ja oceniam na jakieś koło 10 tysięcy. 10 tysięcy. No. Ja pierdolę. tak nie wiem, czy może 8. Może 11, ale coś mi tak, wiesz, ilość, przecież myśmy zaczynali, to graliśmy po 300 w ciągu roku, nie? Tam był taki rok, że zagraliśmy 364, to ludzie patrzyli, mówią, to tyle dni, to co codziennie grałeś? Ja mówię, nie. Czasami tylko dwa. Grało się po 3 dziennie, wiesz, nie było tygodnia, że mieliśmy wolne, tam może jakiś tydzień, dwa, że studio, jakieś płytę, teledysk jakiś nagrywaliśmy. Ale wiesz, ale generalnie graliśmy po 2, po 3, koncerty jednego dnia, wiesz, i nikt nie narzekał. Teraz to po prostu, kurde, jak ty możesz, 2-3 koncerty się zdzierasz czy coś. Kogo to obchodziło? Energia rozpierała. Cudowne panie, koledzy, koleżanki. Nie, o co chodzi? Fajnie. A takie przyszło mi do głowy pytanie, może lekko naiwne, ale czujesz się spełniony? A czy, wiesz co, w jakimś sensie tak, bo trudno powiedzieć o... Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie jestem spełniony, jak nagrałem, nie wiem, 24 płyty. Zagrałem właściwie poza Australią na wszystkich gdzieś kontynentach. Jak mówię, nie wiadomo ile ludzi, wiesz, w jakich ilościach te płyty się sprzedawały i tak dalej, no to można by powiedzieć, ileś rozpoznawalność i tak dalej, ale ciągle, wiesz, gdybym powiedział, że jestem, że już wszystko, to nie, bo ciągle się czeka, jest taka nadzieja w człowieku, że słuchaj, nigdy nie wiadomo, kogo spotkasz jutro albo pojutrze, możesz spotkać kogoś,
kto ci zaproponuje, wiesz, że akurat z nim, wcale to nie musi być muzyka rockowa, to może być jakiś inny przekaz, który nagle cię gdzieś tam pociągnie, nie? Coś się wydarzy, więc w tym sensie ciągle mam nadzieję na jeszcze jakieś fajne rzeczy, które można zrobić. Natomiast oczywiście z pewnością jest też tak, że jestem zadowolony z tych lat, bo nie spierdoliłem ich. No, nagrałem tych płyt, trochę pojeździłem, mam mnóstwo przyjaciół, kolegów z różnych branż, wiesz, więc to jest na pewno fajne, no, nie ma co gadać. Wiesz, bo czasami sobie myślę, jak jest, wiesz, numer Stonesów, I can't get no satisfaction, tak, i kurwa, sobie myślę, cholera, no, wiesz, jasna. Jemu chyba chodziło o zupełnie inną satysfakcję. Okej, okay, ale zawsze sobie myślałem, że ten numer też może odnieść do takiego czegoś, że jest czasami coś takiego, no właśnie, u ludzi, którzy coś zrobili naprawdę fajnego, i to nie musi być muzyka, mm-hmm, może być, wiesz, nie wiem, kurde, spełnienie, naukowiec nawet, no, tak, nie? Tak, tak, tak. Który, kurwa, wynalazł to, wynalazł tamto i on, no, kurwa, nie może to jeszcze... Jeszcze czegoś, bo tak. to jest coś takiego, że wiesz, bo jak już coś osiągnąłeś i wiesz, że to jest przyjemne, wiesz, że za tym idzie wiele różnych rzeczy, że świetnie się w tym momencie poczułeś, że, nie wiem, zaśpiewałeś taką piosenkę, którą, wiesz, parę milionów ludzi śpiewa, mhm, z tobą, no to jest zajebiste, ale wiesz, jakie, że ten rodzaj przyjemności cię jeszcze bardziej pcha, bo wiesz, że można jeszcze coś spróbować i jeszcze. Poza tym nas to, dobrze, że o to zapytałeś, dlatego że nas wielu ludzi pyta, tam dziennikarzy i tak dalej, mówią, panas, a co wy nagrywacie? Wy macie taki repertuar, że wy, wiesz, możecie grać kilka godzin koncert, jeden po drugim z różnym materiałem i możecie grać. Po co w ogóle wchodzić do studia i nagrywać? Bo to właśnie o to chodzi, że nigdy nie wiesz, co ci wyjdzie. Wyjdzie źle, ale za tydzień wyjdzie lepiej, wiesz, wyjdzie ci coś takiego, to jest, wiesz, natchnienie, złapiesz coś, co gdzieś się, jakieś takie sprzężenie nastąpi. Mało tego, to daje też dla nas, takich dziadów, którzy już są milion lat na tej scenie, kurwa, energię, bo robisz coś nowego, wiesz, no ja oczywiście mógłbym śpiewać Zamki na piasku, Chrystusową narzeczono jeszcze przez ileś lat, ale to i prócz tego, że i tak to będę śpiewał, to zawsze jest fajnie zaśpiewać coś innego, bo się dla siebie samego dobrze czujesz, wiesz, że coś robisz, że jesteś, że nie, że odcinam sobie kupony, dostaję kasę, jest fajnie i już jest dobrze. Nieważne, po prostu my od wielu lat zawsze, 2 lata, 3 lata nagrywamy nowy materiał, nie? Żeby po prostu nie zerdzewieć, nie zwariować z tym starym, bo to zawsze jest, nieważne czy z niego będzie jeden wielki hit, czy będzie 5, czy nie będzie żadnego, to nie ma znaczenia. Siedziałeś w studio, słuchałeś zajebistych dźwięków, wiesz, coś napisałeś, coś zrobiłeś, to jest strasznie ważne dla takiego, wiesz, też komfortu życia, takiego spokoju, nie, w głowie, że nie tracisz czasu. Ale ten moment, w którym w ogóle po prostu się tworzy i przychodzi pomysł, czy na melodię, czy tekst, czy w ogóle interpretację, czy cokolwiek, to kurwa, no to jest, wydaje mi się, to mocno uzależniające. To jest ten, no tak, to, tak. Wystrzał dopaminy, endorfin i tak dalej. Tak. Wydaje mi się, że od tego też można się uzależnić, no nie? Tak, absolutnie tak. Jak, nie, jak wiesz, jak na przykład, wiesz, jak ta pandemia wybuchła i tak dalej, to był początek taki, że ja mówię, kurde, dobrze, gramy tych koncertów, nawet teraz, nie? Gramy cały czas tam 90-100 w ciągu roku, to jest dużo. Stara kapela, wiesz, gra tyle, to jest ekstra. Natomiast mówię, dobra, to się zaraz, tak jak każdy, nie? Zareagowałem, miesiąc, dwa, to w pizdu będzie jakaś tam grypa i tak dalej, i to zaraz minie. No ale nie mija, nie? Siedzisz, po miesiącu już zaczynasz chodzić, wiesz, dzieciaki w domu to mają zdalne, Ewa tam też zdalne, ja nie mam zdalnego, nic nie mam, siedzę, chodzę, jaram, tu wyjdę, w koło domu pochodzę, o co chodzi, wiesz, co z tym zrobić, wiesz. Oczywiście można też grać online, tam wielu ludzi, muzyków, artystów, to wszystko jest okej. Okay. Tylko jak nie widzisz drugiego człowieka, który, wiesz, ci zżera z serca, wyciąga te słowa, te dźwięki. No to na pewno. To w ogóle nie ma. To siada, to nigdy tego nie osiągniesz, bo nie masz tego wzroku, wiesz,
No wiem, że to komuś jest potrzebne, że ty to zrobiłeś, a on dla niego to jest ważna rzecz. Ważna rzecz to jest to i to. I to i wiesz, i to jest coś takiego, że to takie uzależnienie, wiesz, do zrobienia, nie wiesz, nie masz nigdy pewności. Przecież myśmy zaczynali, to ja nie wiedziałem, że Zamki na Piasku, Kryzysowa Narzeczona, nie wiem, Stacja Warszawa, że to by do jakiejś światowej... W życiu siedziałeś w studiu, fajnie. Zajebiste, podoba się. Zajebiste, podoba się, ale wiesz, później włączyli do radia, się okazuje, że iluś ludziom zaczyna się podobać. I więcej, i więcej, i więcej. I to wciąga i później... Wiesz, też zakładając kapelę, czy zaczynając, ty też nigdy nie wiesz, czy będziesz, a czy ile wy lat gracie, kurde, co się dzieje? To myślałeś kiedyś? W życiu nie myślałem. Myślisz, jak się ma 20 lat, o tym, co tu i teraz. Gdzie tam myślisz, to będę grał jeszcze 15 lat rock'n'rolla. Gówno, grasz teraz i teraz. Czas leci, bo to jest, wiesz, cały czas to są nowe płyty, zobowiązania, trasy, jakieś koncerty. Towarzystwo, imprezy, wiesz, to tak szybko czas leci, że w pewnym momencie patrzysz, że już 5 lat grasz, 10, 15, a później to już grasz po prostu z rozpędu. Ale też z drugiej strony, co my mamy robić? My nic innego w życiu nie umiemy robić. No co? No, słuchaj, jak 40 lat zapierdalasz na scenie, to co ja mam robić innego? No wiesz, no, tego się nauczyłem, to robię. To mi sprawia przyjemność, z tego mogę żyć, wiesz, to są różne rzeczy, które się zazębiają. Chyba, że pantonima. No to na to zawsze jeszcze, ale to są, mówisz o przyjemnościach. Tak, przyjemnościach ekstra. Jak mówi teraz polski rząd, premier albo ktoś mówi, ekstraordynarny. Ja to mówię, kurwa, to chodzi ci o to, że jesteś ordynarny, czy że jesteś taki ekstra? Extraordinary. Gdzieś załapali to angielskie słowo i napierdalają, ekstraordynarny. A ty widziałeś tą wypowiedź naszego prezydenta po angielsku, jak on się tam jąkał i w ogóle? No nawet już niech to żenujące jest, to jest po prostu. Ale wiesz dla co, mnie, z tym straszne, nie... bo ludzie powiedzieli, że nasz prezydent nie zna angielskiego, a cały problem był w tym, że on zna angielski, bo ja to obejrzałem całym, tylko że on się tak zestresował z tytułu, że rozmawia z jakimś kimś tam, nie wiem, z zagranicy, że coś, że po prostu zapomniał języka w gębie. No bo to tak, no to wiadomo, no ale w każdym razie można z takich sytuacji... Jeżeli jesteś sprawny intelektualnie, można bardzo łatwo wyjść, no to zawsze każdy ma. Ja też wychodzę, zapowiadam kogoś, wiesz, czy parę razy było, że nie wiem, wręczali, interesuje się sportem, to mnie tam zapraszali, wiesz, na wręczenie jakichś nagród jakimś sportowcom i też dostawałem jakiś kwitek, mówię, co to ja mam powiedzieć, a tak się interesuje tym sportem, ale żebym ja tam szczególnie, wiesz, no rozumiem, sportowiec, to komuś dziękuję, nie, za coś i tak dalej, ale co ja tam mam zapowiedzieć? No i czasami też palniesz coś takiego, więc to się zdarza i to nikt nie ma o to pretensji, tylko że ja mam pretensję, że to się zdarza nagminnie i to nie jest wesołe, bo ja znam ludzi, nie wiem, którzy są mega popularni i zdarza im się, wiesz, jakiś taki, że są bardzo memiczni, jak to się mówi, nie? Że memy, 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 ale wszyscy patrzą też na bardzo młodych ludzi, że z takim przymrużeniem oka i wiesz, łaskawie na to patrzą, nie wiem, różne rzeczy dotyczą na przykład pana Makłowicza, nie? I to jest, ale wszyscy młodzi ludzie, wiem, że to super gość, wiesz, tak, nagle załapał fazę, że to jest bardzo okej, okay, bardzo lubiany przez ludzi. Zwróć uwagę, jak z Kwaśniewskim kiedyś, mimo że wszystkie memy były z tą wódą, nie, że tu 300 i tego, ale w pewnym momencie, jak ja widzę, że tam jakiś mem się pojawia ze Kwaśniewskim, który coś i jest z tą wódą, to ja tak patrzę i ja się śmieję od rana. Ja nie mam wkurwienia na niego, że to pijak. Nie, tylko śmieję się, bo to jest dla mnie dowcipne. No, jak zobaczyłem, jak tam Lewandowski parę lat temu strzelił na przykład, wiesz, 5 bramek w 9 minut i jest mem, wiesz, 5 stuprocentowej sytuacji, nie? I jest mem Kwaśniewskiego, który trzyma kieliszeczek i tak 500 w 9 minut szanuje. Wiesz, to są dowcipne. 500 w 9 minut szanuje. A więc to są takie rzeczy, że są ludzie, którzy się pojawiają właśnie tacy i gdzieś to nie boli, a jest często są tacy, którzy po prostu
nie wiem, albo złe doradztwo, albo jakieś złe towarzystwo, albo komuś znaczy, na tym zależy, nie wiem. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest troszeczkę tak, bo jeśli chodzi o Kwaciśniewskiego, to no jakby to tam, czy on sobie popił, czy nie, to jest dla mnie mało ważne, jakby nie lubię tej postaci, bo był wysokiej rangi przedstawicielem systemu totalitarnego, więc jakby to budzi moją antypatię. Kurde, patrz, jak tu zawróciłem, cały czas jakiegoś durnowa to pokazuje w ogóle i nic nie pokazuje. Dobra, zaraz coś wymyślę. Natomiast, co ja chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że my w Polsce czasami w ogóle jesteśmy dla siebie za surowi, bo na przykład u nas są takie stwierdzenia: Boże, co tam się u nas gdzieś tam w Sejmie czy gdzieś wyrabia? Gówno się wyrabia i tutaj do Anglii, zobacz, leją się po mordzie. Leją się po ryju. Polacy nigdy nie mieli dystansu do siebie i do tego, do otoczenia. Nie mieli dystansu pod tytułem olewka. Więcej olewki na takie rzeczy, bo to się będzie zdarzało. To jest w ogóle niewątpliwie, że będzie się zdarzało. Zdarzało się, zdarza i będą się wsypywać ludzie i tak dalej, bo są ludźmi. Tak, natomiast ale czasami dystans... niektóre rzeczy nawet taką łapią, przepraszam, taką... wiesz, gdzie indziej potrafi to złapać nawet jakieś polubienia od ludzi. No nie wiem, jak czekaj, Berlusconi tak patrzył do jakiejś kobiety i, że tak powiem, sugerował kopulację z nią. No kurwa, czy ty sobie wyobrażasz, że teraz sobie idzie, nie wiem, nasz szefunio, ten pan Jarosław i sobie podchodzi do jakiejś babki. Kurwa, kurwa, to u nas to by, nie wiem, po prostu świat się skończył, już chuj, trzeba zawijać tą planetę w ogóle, prawda, nie? No, ty nie ma dystansu, takiego po prostu dystansu do siebie, że co byś zrobił, no co, zmienia to twoje życie nie za bardzo, nie? Więc olewa je, albo, a jak cię to bawi, to się śmiej, no po prostu, no bo co masz zrobić? Można zwariować, jak patrzysz na to, co się dzieje dookoła, co ludzie, wiesz, wszystko jest dozwolone i wszystko jest możliwe. Jest jedna rzecz, której ja nie cierpię. Kłamstwa. Takiego w żywe oczy, wiesz, mówienia, nieważne kto, czy to polityk, czy to sportowiec, czy to ktokolwiek. I to kłamstwo, które się w tej chwili dzieje, że jest takie przyzwolenie na mówienie, że skłamiesz i nie jest ci ani głupio. Kiedyś, kurde, powiedziałeś, zrobiłeś coś, skłamałeś, to było publiczne, osoba skłamała. Jezu, jaki to obciach. A teraz po dniu, to nie moja ręka. To nie moja ręka, wiesz, i po prostu jest ogólne przyzwolenie na ściemę. Ale ściema jest w modzie. Mówienie szczerze prawdy, nie za bardzo. Ściema jest, a jak najbardziej w modzie. A ja sobie pomyślałem, że to może jest też dlatego, że cholera tych informacji zrobił się nadmiar. Tak jak myśmy się wychowali w czymś, znaczy, kurde, mówię, no dzieli nas różnica wieku, ale mimo wszystko wychowaliśmy się w komunie, czyli która pewne, że wszystkiego było kurwa za mało. Za mało. W sklepie było za mało, płyt było za mało, filmów było za mało. Wiadomości było za mało. Tak, instrumentów do grania było za mało. Co kto chciał, nie wiem co robił, to było tego za mało. A teraz cholera jasna, tak, jest wszystkiego za dużo. I nie wiadomo, co wybrać, nie? To samo. Wiesz, no na przykład prozaiczna rzecz, nie wiem, szczepionka, tak? Ktoś mi tam będzie mówił, że haha, antyszczepionkowcy, stary, no ale kurwa, jest cała masa artykułów od bardzo kurwa inteligentnych ludzi, którzy mi mówią, że to nie jest prosta rzecz. Jak mi facet, który dostał Nobla kurna za coś, mówi, że on nie jest pewien tego szczepienia, no to nie dziw się, że na przykład budzi to we mnie jakieś pytania do cholery jasnej, tak? No tak, ale ja mam zawsze na to... Oj, chyba źle pojechaliśmy. Ale można obkrążyć na szczęście, więc... Okay. Słuchaj... Chyba tak ja powinienem tu dopierdzielić. Tak mi się wydaje. No może. Zaraz zobaczymy. No, jesteś... Wiesz co, jak rozmawiałem szczepionki, to oczywiście, bo to nie wszyscy... jest jak ilu ludzi, jest miliony opinii, są ludzie, są jacyś profesorowie, którzy są mi znani, są tacy, którzy podobno są, ale nie są mi znani, wiesz, tego się namnożyło, jest internet, więc ludzie wrzucają różne imiona, nazwiska. Ja mam jedną wątpliwość. Nawet w naszej branży, ale nie tylko, bo we wszystkich branżach jest wielu ludzi, którzy się nie szczepiają, a ja ich pytam: słuchaj, kolego, koleżanko, kolego, czy miałeś do czynienia z dragami takimi, owymi,
miałeś do czynienia z wódką z bazarku, miałeś do czynienia ze sznugami ruskimi. Czy zapytałeś dostawcę swojego dealera, kiedy jest akcyza, gdzie jest akcyza na to, gdzie jest, gdzie ostatnie badania europejskie na marihuanę, czy ta marihuana, akurat ten gatunek jest dobry, a czy ten jest gorszy, a czy tu kokaina taka jest dobra, albo tak. Pytam, dlaczego ludzie, którzy, to mnie dziwi, że ludzie, którzy na przykład biorą od dealera, to dużo takich jest, nie mówię przecież, nie generalizuję, że bierze działkę i kurwa nie zapyta skąd, dlaczego, tylko bierze. Ale igła, o bracie, coś się dzieje. Czyli co? Jak wody ruskiej się napijesz z bazarku, to jest wszystko zbadane. Przez kogo? Przez Putina? Przez kogo? Kurwa, i ci nie przeszkadza to? A strzykawka przeszkadza, to zaraz, no to jest, wiesz, to budzi moje wątpliwości. Tak, ale bo jest dokładnie tak, jak ty mówisz, to ja widziałem, jest taki mem, gdzie siedzi koleś przed telewizorem, tutaj pizza, tam kurna woda, tu jointy, tu kurwa wszystko i on mówi, tam szczepionki chyba nie są zdrowe. No, mniej więcej do tego zmierzam. Ale bo o tym, o czymśmy mówili, ja może złapałem teraz ten temat szczepionkowy zupełnie niepotrzebnie, mi bardziej chodzi o to, że już po prostu żyjemy w takim czasach, gdzie tą informację jakąkolwiek tak cholernie ciężko zweryfikować, bo jest tak zajebiście dużo kontr i po prostu cokolwiek, jak wiesz co, tutaj nie wiem, sobie napiszesz, kurwa, czy tu jest las po prawej stronie, to zaraz dostaniesz 10 artykułów czy 10 tysięcy o tym, że nie, bo to kurwa nie jest las, bo las to jest jak coś tam, no coś tak, tam. No tak, to jest straszne. I po prostu... Nie ma jak z tym walczyć, nie? To jest takie, jesteś bez... Nawet jak masz jakąś dobrą informację, albo nie wiem, lekarz ma dobry lek na coś, czy tego, to trudno mu dotrzeć z czymś dobrym, bo jest taka masa wątpliwości i złych rzeczy, które się, wiesz, z tymi dobrymi zderzają i to wychodzą różne... No słabe rzeczy, to co mówisz, to jest ta ilość informacji i wiesz, sprawdzalność tych informacji jest słaba, nie wiadomo, jeden odrzuca tutaj, wszyscy sobie wrzucają linki, sprawdź to, ale co, no dobra, się okazuje, wrzucam linka, a się później okazuje, że takiego profesora w ogóle nie ma. Na przykład. Ale jest 28, ale 30 kurwa, pani Zoś stron w ogóle i pani Jadwig już wszystko wrzuciło do swoich koleżanek, że ten, a to, że jego nie ma, takiego nie było, to kogo to już obchodzi? Już koleżanki wiedzą. Już w kolejce jest o czym gadać, ty nie bierz tego, albo weź to, albo tego nie używaj, albo to, a to jest dobre, a to jest niedobre, no wiesz. No, pod tym względem wydaje mi się, że są skomplikowane trochę czasy. A jeszcze tak, wracając do samej muzyki, widziałeś film Cadillac Records? Chyba nie. Nie? Polecam. Tak? Tak, bo to jest, podejrzewam, bo właśnie chciałem się zapytać, jacy byli tacy twoi pierwsi idole i czy oni byli polscy, czy zagraniczni, czy mieszani? Wiesz, ja się filmem interesowałem bardzo, wiesz, chodziłem od dziecka i tak dalej, ale moimi takimi idolami... O muzycznych jak teraz... chyba mi chodziło tak naprawdę. Słucham? O muzycznych mi tak naprawdę. A o muzycznych, bo ja miałem, dla mnie, wiesz, jako dzieciaka to zawsze patrzyłem na Zbigniewa Cybulskiego, nie? Dla mnie w tych ciemnych okularach taki gość, aktor, nie? Zginął gdzieś tam, wiesz, wiem, pod pociągiem wiem, we Wrocławiu i tak dalej. Później w amerykańskich to Marlon Brando, to do dzisiaj zresztą jest, wiesz, patrzyłem na niego jak na takiego, wiesz, później jak Apokalipsę zobaczyłem, to już w ogóle, nie? Jak gra tam gdzieś siedzi w tym Wietnamie. Słuchaj, muzycznych... To jest ciekawe. To jest... Wielu ludzi mnie pyta, czy ty miałeś kogoś takiego. Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem takim, wiesz, jeszcze nie było, nie myślałem o jakimś tam, że będę coś robił zawodowo w związku z tym. Więc ja przede wszystkim byłem tak... Słuchałem takiej muzyki, wiesz, typu Pink Floyd, tam coś takie, te piosenki były wszystkie po 20 minut, takie suity, wiesz, tego słuchałem. I kiedy zacząłem tak dorastać, spotkałem przyjaciela, który notabene zmarł, w Szczecinie mieszkał ostatnie 30 lat, niedawno zmarł i pan Jurek, świetny fotografik, ale też świetny basista, muzyk. Jurek mieszkał na Mazurach wtedy, przyjeżdżał, wyjeżdżał do Niemiec do jakiejś pracy, coś tam kombinował i on mnie zapraszał do domu. Ja pamiętam takie moje pierwsze, jak
zderzenie z taką muzyką. Zapraszał do domu i wyłączał mi Rolling Stones, słuchaj, Sticky Fingers chyba, taka surowa płyta, zrwane, takie drapieżna ta muza, kurde. I on mówi, no tak, ale to taka prawie punkowa, nie? Taka, kurde, jak to w ogóle ma być? A to ja to po takich słuchaniach, wiesz, tych eleganckich, pięknych numerów. No i tego, on mówi, dobra, to jak coś, to jeszcze ci wrzucę Wojciecha Młynarskiego, nie? I ten Wojciech Młynarski to był ze mną, ja nigdy nie śpiewałem, nie poznałem oczywiście kiedyś chyba w Opolu, na jakimś festiwalu lata temu, pana Wojciecha, ale to był, pamiętam, te takie moje dziecięce, młodzieżowe zderzenie i oni mi zostali, ci Stońsi, nie? Że oni są tacy w ogóle, wiesz, posągowi wręcz dla mnie, chociaż, wiesz, wtedy byli młodymi ludźmi bardzo. I ten Młynarski, że to jak przecinek, taka biała płyta i on w takim garniturku, stary, takim czarnym, tutaj z takim wąziutkim krawacikiem. Ja tą płytę mam cały czas w oczach. Mówię, i te teksty jego, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny. I wiesz, jakieś takie jechał, to były straszne. No tak, to trochę też to chyba było, do systemu ta, było mocno. Tak, ale nie? Było to tak inteligentnie, wiesz, zapodane, że wiesz, wszyscy to śpiewali, nikt nie mógł. A to może, wiesz, Gomułka, później Gierek, to nie kumali chyba tego, co on wypisuje, nie? Bo nikt im nie wytłumaczył? Nie, mógł, no, kurwa, nie, to jest zamknięte. Ja pierdolę, jak tu wyjechać w ogóle. Ja to nawet się powiem ci, dobra, szczerze. Dobra, ja już znajdę alternatywę. Bo ja, no, myślałem, ale że to jest ciekawe, co ty powiedziałeś. Czy... Że wiesz, że i ten Młynarski, i ja tu Stąsi, nie? Czyli dwa jakby zupełnie inne bieguny, ale do dzisiaj to we mnie siedzi, wiesz. Ja zawsze taki, wiesz, te teksty Młynarskiego dla takiego młodego chłopaka to było, wiesz, ruszenie mózgownicą, nie? Spróbowanie znaleźć tych przenośni, no bo on, żeby w ogóle ktoś mógł słyszeć tego, to musiał kamuflować te swoje teksty w bardzo inteligentny sposób zresztą. I wiesz, i ten Młynarski, i ta taka porywczość, i taka, wiesz, ten taki luz, ale też taka dzikość tych Stonesów. To były dwa takie bieguny, które mam chyba do dzisiaj i wtedy też miałem na samym początku. Wiesz co, bo ja o tym Cadillac Records wspomniałem, bo tam, no, to jest film o inspiracjach Stonesów i Beatlesów i w ogóle tego typu kapel. I tam jest właśnie Little Richard, który chyba w zeszłym roku umarł w ogóle. Tak. Muddy Waters, no wszyscy tacy bluesmeni. Chuck Berry. No tak, to wszystko Stonesowie. Stonesi z nich jakby czerpali pełnymi garściami. Prawda? I też jest świetna w ogóle scena, jak Stonesi przyjeżdżają do Stanów i przychodzą do tego, do tej właśnie wytwórni bluesowej i spotykają, to jest podobno prawdziwa historia, jak Muddy Waters ściany maluje w tym wytwórni, bo akurat był taki moment, że on sprzedawał mniej płyt, ale to nawet nie chodziło, że po prostu oni to traktowali, tą wytwórnię, też jak swoją, chociaż nie do końca była ich, ale on był po prostu, o, jest ściana do pomalowania, to pomalował ścianę, no nie? No polecam to do obejrzenia, bo to jest taki... Cadillac co? Cadillac Records. Records, dobra, okej. Wydawnictwo Cadillac, bo tam chodziło o to, że oni artystom rozdawali Cadillaki. Rozumiem. Jak wypłacali. Nie tego, nie widziałem, nie słyszałem, chyba gdzieś mi się musiało obić, ale tego, ale nie... To bardzo fajny film. Wiemy, gdzie jesteśmy. Kawał historii. A w ogóle, wiesz co, jak teraz tak mówisz o tym właśnie naszym starym systemie i o tym, jak trzeba było kamuflować, to sobie tak myślę troszeczkę, jak się rap ma teraz w takich krajach jak Rosja i Białorusia. Bo rap jest takim... Rap ma taką troszeczkę inną estetykę, chyba tutaj, no nie? Ta poezja na swój sposób ma być dosłowna. Ja nie lubię na przykład tego rapu, który jest za mocno przerysowany, że tam tu trzeba słowo się domyślać. Nie. Ja lubię, jak jest to pierdolęcie. Bezczelny, nie? Tak, to jest jebany chuj. No. Koniec, kropka. I wiem. Dlaczego? Bo kurwa zrobił tak i tak. I jest ten. Jest wiadomo. Po prostu... I teraz na przykład temu gatunkowi totalnie w tych krajach ucinają takie możliwości. Bo tam
nie ma pierdolenia się. Tam jak się coś nie podoba, to się zabija ludzi. Zabija albo wsadza na długie lata. No. Tak, albo się do jakiejś, nie wiem, celi wkłada się ich bije dotkliwie. No tak, no to widzimy, co się dzieje. Ale wiesz co, no ja co martwisz się, co będzie, tak? Co nie, tam, wiesz, co, czy jak? Że patrzę, jak artyści tam mogą sobie w ogóle z tym radzić i że oni na swój sposób są trochę w takiej sytuacji, jak u nas byli rockowcy, bo wtedy nie było rapu, albo w ogóle inne gatunki, właśnie w dobie tego komunizmu, że oni właściwie te 30 ileś lat później mają tą samą sytuację. Na przykład w Białorusi jest taki artysta, jak słyszałeś, to bardzo fajnie, jak nie, to bardzo polecam, Max Korsz się nazywa. Nie słyszałem chyba. Słyszałem kilku, ale tego chyba nie. No Max Korsz, wyobraź sobie, że ma na przykład koncert w Warszawie. Ja nie wiem, ile ludzi na to przyszło. 10-20 tysięcy czy coś takiego na koncert w Warszawie. Chciałem kupić sobie... Słuchaj, on śpiewa po rosyjsku, po białorusku? Po rosyjsku. No, niestety po rosyjsku, a nie białorusku, bo Białorusinom mówiono, że białoruski to jest wieśniacka wersja rosyjskiego. A, I Białorusini mocno w to wierzą. Wiem to, bo byłem dwa razy. No tak, no bo mają literaturę rosyjską, no to wiesz, taka wysokich lotów, nie? Więc co tam białoruski? No pozmawiali im takie coś. No i on śpiewa po rusku też również z tego, że po prostu no ma rynek po prostu wielki. No wiadomo, wiadomo. Ale on robi na swój sposób hip-hop w taki sposób, że on czasami zarapuje, ale bardzo rzadko, więcej śpiewa. Ale tego śpiewanie dalej ma dla mnie ducha hip-hopu, no nie? Mhm. Natomiast on robi piosenki, teraz wydał piosenkę antysystemową i ta piosenka jest o dziewczynie, w której się nieszczęśliwie zakochał, a ta dziewczyna jest metaforą do jej kraju, do tego, że on kocha swój kraj, ale to jest zła dziewczyna i będzie z nią ciężko, czyli właściwie odniesienie się do rządu. I no to u nas Grzesiek Ciechowski, nie pytaj o Polskę, nie? To było też, że ludzie słuchali, że było niby o dziewczynie. Pamiętam Grzegorz Ciechowski. Tak, znam tą piosenkę. Nie pytaj mnie, wiesz. No. I niby o dziewczynie, nie? A jest właściwie o Polsce, o ojczyźnie. To no prawda. Tak. Ale u nich, wiesz co, u nich zawsze to było, ten nurt był. Ja pamiętam, kiedyś w Rosji byłem, pojechaliśmy z Lady Punk, graliśmy trochę koncertów w Rosji i byłem w Leningradzie ówczesnym, obecnie w Sankt Petersburgu i zapytałem, czy wy macie tutaj jakiś punk rockowy, albo jakiś rockowy, jakiś klub. Zacząłem pytać w hotelach jakichś młodych ludzi, to mi pokazali takie coś, to się nazywało Saigon, tak nazywali. Okay. I ja tam poszedłem, powiedzieli na który, tam Newski Prospekt, czy jakiś, nie pamiętam już, i tam trafiliśmy. No i stary, to tam wszystko było. Ja tam trafiłem, to mówię, o kurczę, nie wiem, czy w Warszawie taki bajzel jest. Po prostu, co się tam działo. Laski, faceci, wiesz, pokłóci, pomalowani, a tu dookoła komunizm, nie? A to taka... No, enklawa. Enklawa kompletna. Mówię, że ich tam... Jak oni funkcjonują, że jakaś policja nie przyjdzie i pało nie rozwali tego. Oni w ogóle byli tam taką enklawą, nie? W ogromnym mieście. Tylko pytanie, nie wiem, oni... jakie są losy ich dalej, nie? Co się później... A to ciekawe tego, bardzo. To bardzo, ten Saigon i ci ludzie... I to wiesz, już wtedy tam w żyłę ładowali. Ja widziałem po prostu takie laski stojące pomalowane w jakichś kurtkach, ramoneskach, wiesz, osuwające się gdzieś o mur w jakimś takim zaułku, wiesz, przy tych klubach. Niesamowite rzeczy. Się nazywało Saigon i to było właśnie w tym w Sankt Petersburgu. Oni zawsze mieli, wiesz, takie rewolucyjne, wywrotowe dusze i oni fajne rzeczy śpiewają. Nie do wszystkich to dociera, wiesz, no, z uwagi na język tego, ale ja myślę, że to, co się tam dzieje, no to tam musi wywoływać. To, co się dzieje na Białorusi i się dzieje w ogóle w Rosji, to te kapele są, tylko że pewnie nie są popularne, nie? Ale gdzieś tam tym drugim kanałem na pewno ale funkcjonują. Ale kurde, no nie powiesz tego tak, nie możesz tam nawinąć tak, że dobra, jebać Putina, kurwa, niech zdechnie i... No bo cię zabiją, nie? No właśnie. Ja na przykład poznałem takiego rapera Oksimiron, on się nazywa.
i Oksymiron też jest taką topką rosyjską, tam gra na stadionach po 40 tysięcy ludzi i tak dalej, i on się interesuje polityką, ale to on też tak może o tym opowiadać, ale naokoło, nie ma tam możliwości żeby wprost, tak? Wziąć i powiedzieć tak, kurna, pieprzyć tego i tego, bo po prostu to jest, tam to oni wszyscy są zinwigilowani i tak dalej, i jest duży strach do tego, no nie? A tym bardziej w ogóle teraz jeszcze poza wszystko. Kiedyś byłem parę razy w tej Rosji, tam to dziwnie, wiesz, kiedyś trasę mieliśmy nawet taką, graliśmy, słuchaj, ktoś nam, jakaś agencja z Gdańska powiedziała, pojedziecie do Rosji i będziecie grali tam właśnie, to było to ten Leningrad, czy ten St. Petersburg, było ok, ale kazali nam polecieć w tamtych, na granicę z Chinami, to miasto się nazywa Błagowieszczeńsk, ten Błagowieszczeńsk na granicy, to było dokładnie, stary, to było wtedy, kiedy był na placu Tienemana, była zadyma, nie? Rozpierducha w Chinach. Mhm. Więc ci ludzie spierdzielali. Co tam na czołgi wychodzili te czołgi, ludzie, tak, no. Rozjeżdżali ludzi, zabijali ludzi na placu świętego tam spokoju, czy jak się to nazywało. W każdym razie myśmy tam pojechali na tą granicę. Pierwszą rzeczą, jaką chcieliśmy, mieliśmy bardzo dużo pieniędzy, zarabialiśmy tych rubli. Znaczy one wartość taką później na dolary czy tam na złotówki to nie miały za dużej, ale ilości, wiesz, wszędzie fizycznie to były walizki tych ruskich pieniędzy, rubli i tak dalej, i myśmy nie wiedzieli, mieliśmy parę dni wolnego, to graliśmy w karty, jak przychodziła pani, prosiliśmy, żeby przyszła posprzątać po imprezie jakiejś tam, to jak wchodziła, mówimy, co się dzieje? Ona, nie mogę na to patrzeć. A tam, wiesz, leżała cały stół zawalony pieniędzmi, nie? Dla nas one nie miały za dużej wartości, bo to mogło być 1500 zł, wiesz, w pięciu chłopa gra w pokera, nie? I 1500 zł leży na stole, więc to nie jest... A dla niej fortuna. A dla niej to była taka fortuna. Ja wtedy zrozumiałem, mówię, to, i pytam, mówię, to ile wy tutaj rzęszczy na... Ile zarabiasz, nie? Ona mówi, że ona 60 rubli na miesiąc i sprząta w te pokoje. Ja mówię, matko boska, to jakieś nieporozumienie. Jak tak można żyć? Co? I pamiętam, że byliśmy tam i słuchaj, to było coś... Dziwne miasto, takie... miasto na odludziu zupełnie, na granicy z Chinami. Pojechaliśmy na tą rzekę i mówimy, że chcemy w Ramoneskach, pamiętam, Kostek Jurjas, Bodek Kowalewski z Manamo, tam cała ekipa, wskoczyliśmy na motor, że my zapłacimy, my chcemy motorówko po tej rzece Amur popływać, nie? I oni mówią, że okej, no to tam daliśmy jakąś łapówkę, wiesz, tam wziął jakiś taki co od tego i mówimy, to na tą stronę, bo tam w Chinach zadyma, wiesz, płyniemy na stronę chińską. On mówi, panowie, do połowy rzeki mogę, bo tamtej stronie jest już chińskie. Są, zobaczcie, znaczki takie powbijane, wiesz, dzidy na tej rzece, wiesz, po tamtej stronie. I tylko, wiesz, lornetki nam dawali, patrzyliśmy na drugą stronę, jak ci biedni Chińczycy tam siedzieli po tamtej stronie w czasie tej rewolucji. I tam trafiliśmy wtedy. Ale w tej Rosji to też było, wiesz, to było tak dziwne. Dla mnie to był taki komunizm w najbardziej takim wydaniu, wiesz, takim skrajnym już zupełnie. Ale oni, wiesz, w sklepach mieli więcej niż my. No mieli, wiesz, oni mieli też owoce morza na przykład, ale to mieli, wiesz, wyciągali tam, a u nas jeszcze nikogo nie... Mieli Walkmana swojego rosyjskiego i ruską gierkę w tego, Wilka i Zająca. No tak. U nas nie było Bolka i Lolka na konsolce. No. Kurde, lecieliśmy, pamiętam, do Moskwy wszystko ok, a później z Moskwy, kurde, co to była za podróż, tam po prostu chcieliśmy wysiadać tam. A czym byście jechali w ogóle? Pociągiem, czy... Nie, lecieliśmy samolotem do Moskwy i z Moskwy samolotem do tego Błagowieszczeńska, właściwie to Krasnojarska chyba, i z tego Krasnojarska, zdaje się, dopiero tam jakimś bus nam taki podstawili i tam nas zawieźli. Stary, tam było śmiesznie, bo myśmy byli po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, mieliśmy dziurawe spodnie, jakieś takie, wiesz, Nike, buty, w ogóle amerykańskie. Oni nas mówią, Lady Punk, amerykański band. Pod hotelem podchodziła dzieciaki, młodzi ludzie, żeby pohandlować, wiesz, kasę mieli, wiesz, żeby zapłacić za dżinsy, dla nich sprzedać coś takiego. Straszne to było, takie, wiesz, upokarzające, ale wiesz, no dziwne rzeczy. No, mógłbym dużo opowiadać tej Rosji, którą wtedy spotkałem. Wiesz, od tamtej pory to już lata, wiec, 30 lat temu, nie byłem nigdy.
A jak w ogóle, i jakoś mnie nie ciągnie. A jak wyście byli odbierani, że właśnie, że co, że amerykański band? Bo mi się wydawało, że ja bym nie był zdziwiony, gdybyście mieli tam fanów takich normalnych, którzy śledzą wszystko. Absolutnie tak. Natomiast wiesz, to było tak, że graliśmy oczywiście wschodnie rubieże, znaczy ich zachodnie, nie? Wtedy Związku Radzieckiego, czyli Rosji. Te zachodnie rubieże to były świetne, czyli trzeba już nie mówię o polskich, czyli Lwów i tam Wilno i tak dalej, ale na przykład w Grodnie, no to tam graliśmy, przyjeżdżaliśmy do Grodna, czyli na Białoruś i siedzieliśmy, to był taki teatr, nie? W tym teatrze siedzieliśmy tydzień, od niedzieli do niedzieli, codziennie po koncercie. No bo sala była na przykład na 500 osób, a było 5000 chętnych, więc po prostu musieliśmy siedzieć 10 dni czy tam coś, żeby grać dzień w dzień. Fajnie. No jest fajnie i siedzieliśmy, wiesz, cały dzień był dla siebie, wiesz, to super miejsca. To nie tu. Tu następna będzie. Słuchaj, no i także ta Rosja super, to w sensie takim poznawczym, ale bieda i to wszystko, który tam, ten daleki wschód. Natomiast fani na przykład właśnie w Sankt Petersburgu też w teatrze, dużo ludzi przychodziło, kojarzyliśmy się im z jakąś taką wolnością, wiesz, że z tej Polski, że tam, to już była, wiesz, tam były czasy takie, wiesz, że w Polsce już tu było dużo więcej można i tak dalej, więc oni na nas patrzyli trochę z taką zazdrością, podziwem, a jeszcze w rozpisce, co to za band, Lady Punk, no wiadomo, mega popularny w Polsce, ale ci Rosjanie, żeby lepiej sprzedać bilety, to napisali, że byliśmy, bo my byliśmy już po powrocie ze Stanów, nie? Po tym pierwszym, o którym wcześniej rozmawialiśmy. I wiesz, nakupiliśmy sam koszulek, jakich pierdół i oni napisali po rusku, wiesz, do takiej rozpiski dla klientów, którzy będą kupowali bilety, że byli w Ameryce, co wiesz, dla nich tam nic w Europie się nie liczy, ale Ameryka tak, bo to na główny, wiesz, jakby potencjalny wróg i wiesz, no, imperium, wiesz, więc to jest dla nich takie, ta Ameryka, oni na to zwracają, tam Polska, oni mają to gdzieś tam, Bułgaria, Węgry, kogo to w Rosji obchodzi, oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, ale Ameryka wiedzą, w związku z tym ten, żeby sprzedać bilety, to pisał, że w Ameryce byli, no a jak byli w Ameryce, to znaczy, że amerykański band, no i to tak szło, kiedyś pamiętam, graliśmy gdzieś na jakiejś mieścinie, kurde, patrzę w tego i tam flagi Lady Punk napisane i flaga amerykańska, nie? I napisane Lady Punk. Bodek Kochalewski, nasz akustyk, mówi, panowie zwariowali, co tu będzie nas zabiją, jaki my amerykański band, jak ktoś się dowie, że my jesteśmy polski band. No stary, no różne rzeczy robili, żeby to jakoś opchnąć, nie? Więc w ogóle mnie to nie dziwi, bo ja pamiętam, jak byłem na pierwszym rapowym koncercie w Szczecinie, zaraz po rozpadzie tego właśnie jakoś komunizmu i to był taki sobie czarnoskóry, który sobie mieszkał w jakiejś Europie i robił sobie coś po angielsku. No i to nie był zajebisty rasowy hip-hop, tylko jakieś gówno tak naprawdę. I on był w ogóle z jakichś Włoch czy Bóg wie czego. I było dokładnie to samo. Było ktoś miał, wiesz, nie plakat, tylko jakiś sobie napisał na prześcieradle czy czymś jego ksywę i obok była flaga amerykańska. On nie był kurwa z żadnej Ameryki w ogóle, ale to było kurna, to jest... No tutaj, tak, wiesz, tak, to takie czasy, wiesz, ten także kult tego strasznie, to... No mówię ci, ja w tej Rosji to tak patrzyłem na to wszystko, tam dużo dowcipu było, dużo jaj patrzyliśmy na to, wiesz, podchodzimy jakiś facet samolotem, idziemy na płytę z tego lotniska, że ten wasz tam do tego Krasnojarska to tam, bo te takie międzynarodowe to okej, a to stoi tam, my idziemy, kurde, podchodzimy, któryś z kolegów mówi, ty, ja nie wsiadam, bo tam facet coś wyciągnął taką skrzynkę, wiesz, dla takiej złotej rączki, coś grzebie w skrzydle, coś tam dokręcamy, wchodzi, co on tam dokręca skrzydło. Dokręca coś tam, już pierwsze. Druga rzecz, wchodzimy do tego, do... Chcemy coś, wiesz, a to się leci z tej Moskwy do Krasnojarska z 6 godzin, nad Uralem, w ogóle gdzieś, wiesz, już daleki wschód i że coś, jakiś poczęstunek, woda była, ale tak dają, po prostu patrzymy, co tu się dzieje, oni nam przynosili jajka na twardo, nie? I sól, pieprz, chleb, jajko na twardo i to były w samolocie. Ale wiesz, te jajka były dość świeże. Jak tych 200 osób te jajka, wiesz, otworzyło ze skorupek, jak to przypierdoliło, to po prostu myślałem, że w kiblu siedzisz w tym samolocie całą drogę, nie? Jeszcze mało tego, kobiety na pokładzie samolotu miały kaczki, gęsi w takich koszykach i to leciało wszystko. A szlugów wszyscy nie jarali? Wszyscy jarali. To było akurat zajebiste. Wszyscy najarani, wszyscy pijani. Leci, kurde.
Ostatnio gdzieś czytałem historię takiego producenta, Scott Storch się nazywa, który mówił, że 100 milionów przepieprzył dolców, no nie? I on teraz jest trochę zbankrutowany, ale znowu się odkuwa i on właśnie opowiadał taką historię zabawną, że mówi, no wiecie, bo o tym szczycie to miałem tak, że dzwonią do mnie, mówią, jest wyjebana impreza w Paryżu, kurwa, dawaj. Dobra, okej, to ja zapierdalam, zaraz będę w tym Paryżu. No to co, kurna, ja palę szlugi nałogowo, no to chuj, biorę prawdziwego tego, prywatnego jeta, no nie? 250 tysięcy dolców. No ale jadę do tego jeta, tak się najebałem, że zasnąłem. Nie zapaliłem ani jednego szluga. Mogą polecieć pierwszą klasą, byle czym. No jest 250 tysięcy dolców poleciało, no nie? No tak. Wiesz co, chciałem się jeszcze zapytać na koniec, co się takiego stało i że nagraliście płytę Międzyzdroje? Coś tam się wydarzyło w tych Międzyzdrojach? Tam się wydarzyło. My byliśmy tam, w ogóle graliśmy takie amfiteatry, nie? Nadmorskie. No i pamiętam, no to była fajna historyjka taka, mieszkaliśmy w hotelu, wszystko było okej. Tam oczywiście przyjeżdżało bardzo dużo, wiesz, jakaś impreza w nocy była, chyba z Makakiem, on był konferansjerem z takiego radia rockowego. I Makak był naszym konferansjerem, przebrany za bo my grałem marchewkowe pola, więc on cały za marchewę był przebrany. Okay. Poważny rockman i wychodził i nas tam zapowiadał. No i zarabiał jakieś tam pieniążki przy okazji. Myśmy grali tam. Mieszkaliśmy w hotelu, wszystko było dobrze. Do czasu, kiedy wiesz, popijeliśmy, była impreza jakaś taka poważna w tym hotelu w nocy. Krzysiek Kieliszkiewicz, nasz basista, który jest takim, wiesz, wyrazem spokoju, grzeczności, elegancji, po prostu szedł rano, spojrzał, usiadł przy stoliku, przy śniadaniu, 9 rano, a tam jakaś wycieczka z Niemiec przyjechała, starsi ludzie, wiesz, jak oni przychodzą i tam głośno rozmawiali. Wiem, że głośno rozmawiali. A my na kacu siedzimy i któremuś, nawet nie mnie, chyba Krzysiek właśnie mówi do kelnerki, niech oni tu zwariuje rano, głowa mnie pęka, całą noc balanga, a te ci krzyczą po niemiecku, rano, przy śniadaniu. Ona, przy śniadaniu po niemiecku. Wiesz, i coś tego. Ja pamiętam, że Krzysiek wziął taki, był w plasterki szynki, tak rzucił tą szynką, ta szynka leciała i po prostu przykleiła się jakiemuś człowiekowi. Awantura z Niemiec. Z tą szyną i po prostu przyklejoną do czoła, zawezwali kierownika, że nas wypędzą. Jakieś flaszka na stole przy śniadaniu już stała. W ogóle policja przyszła i mówią, proszę oddać to panie Panasewicz, to pana alkohol. Ja mówię, nie wiem, to tu zastany. To ja go wezmę. Nie, a stawiał pan go tu, że pan go sobie tak weźmie? Stoi, nie prosi o jedzenie, niech stoi. No i wiesz, takie rozmowy. No i nas tam, wiesz, no awantura, że taka słowna, bo tam nikt nikogo nie uderzył, to było z tą szynką tą rzuconą. No i no wiesz, no już to się pojawiło, że no tak, tam najlepiej to był Big Cyc, kiedyś Skiba mówił, my sobie zabalangowaliśmy w Międzyzdrojach. Impreza była ostra, ale jak wychodzisz, mówimy, my Lady Punk jesteśmy. Więc poszło w miasto, nie? Że to Lady Punk tam balowali całą noc, rano naubliżali i wyproszono ich z hotelu. No i pamiętam, że zagraliśmy tam jeszcze koncert i rano jedziemy busem, jedziemy w kierunku koło brzegu, gdzieś tam, jak gdzieś jakieś takie tereny. Jedziemy na stację benzynową, wchodzimy, otwieramy tam super ekspresiak, a tam na pierwszej stronie ryje nasze awanturnicy i tak dalej. I kurde, nic takiego nie zrobiliśmy, no trochę kłótnia językowa, tam pogadaliśmy sobie głośniej, ale plasterek szynki nikt nikomu, no ten nieszczęsny krzykło, no. Plasterek szynki, ale nikt nikomu w ryj nie dał, jest, więc to nie jest jakaś za duża zadyma, no ale słowna była. No i później z kolei jak już to zaczęliśmy, bo to był ten czas, kiedy myśmy nagrywali, wiesz, płytę, nie? I ja mówię, Janek, ja pisałem wszystkie teksty na tą płytę i mówię, Janek, ten instrumentalny numer, no bo to on wyraża mi tą zadymę całą w tym hotelu i nazwijmy ją Międzyzdroje. Janek mówi, ależ naturalnie, masz, chcesz jak masz, już jest, Międzyzdroje. I to ta gitarka na tym, i no jak lada, jak taki bar, nie? Ta gitara taka wsunięta. No i to tak wygląda, no także to przemiłe miejsce, ale naprawdę, no mieliśmy tam taką, no taką zadymę ranną, wiesz, na kacu, no, tak można to powiedzieć.
No to ciekawa historia o tym, jak powstała płyta. Płyta? Nazwa, jak powstała, tak? Wiesz, później już wszystko, wiesz, minęło, wiesz, co tam trzeba było przeprosiliśmy, kogo trzeba, tego, że nic się nie wydarzyło szczególnego. W sensie jakiejś takiej, wiesz, poza, no taką, jak mówię, no językową utarczką, że tam sobie nabluzgali jedni drugim i wiesz, tyle. Policjant się wtrącił, kelner, właściciel hotelu, Niemcy i Lady Punk i wszyscy sobie dokuczali, wiesz. Jakoś tak to wyglądało. Bluzgali i tam leciało wszystko dookoła. No w każdym razie później, kiedy już spokojni, elegancy, siedzimy w studio, no dobra, zapinamy płytę i nagle się okazuje, ty, a jaki by to dać tytuł płyty? Ja mówię, Janek, ty masz taki instrumentalny, pięknie zagraliście taki numer, co mi się kojarzy właśnie z wodą, z jakąś przestrzenią, tak jakbym stanął w tych Międzyzdrojach, spojrzał sobie tam w świat. Tak mi się dobrze kojarzy. Nazwijmy to Międzyzdroje. On mówi, ale to zaraz ludzie, że to, wiesz, zadyma, bo to było głośno o tym. Ja mówię, to nic, niech będzie, to nawet nie przeszkadza, to jeszcze lepiej. No i zostawiam Międzyzdroje i Międzyzdroje, no. Zajebiście. Tak to wygląda. No dobra, może by było jeszcze pogadać pewnie o wielu rzeczach. Miałem jeszcze tam za 2, 3 albo 30 pytań. Ja może za jakiś czas coś się wydarzy z wesołego i zaprosisz mnie. Na pewno tak uczynił. Dziękuję bardzo. Proszę Dzięki. Państwa, specjalny gość, pan Esewicz, wasz prowadzący Wini. Pozdrawiam wszystkich. Wiesz co, czekaj, jeszcze kurde, przygotowałem małą pierdołę. Zastanawiałem się, czy to jest faux pas, czy nie, ale pieprzę to. To jest moja płyta, proszę cię bardzo. Jej, z przyjemnością, kurde. Sprawdź sobie, może ci przypadnie do gustu. Na pewno posłucham. Może nie. Spokojnie. Nie, no bo przysłucham sobie, w trio przysłucham. Bardzo dobrze. Jeszcze raz, dzięki. Jeszcze raz, dziękuję bardzo. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.